że czas nadrobić zaległości. Kingdom Hearts 2,5 Final Mix na PS4. Co ostatnio było? No, parę światów ciekawych, jak na przykład Timeless River, czyli taki powrót do przeszłości disneyowskiej. Były jakieś jeszcze Koloseum, takie podziemne trochę, Underworld ze świata Herkulesa. Parę innych rzeczy. Także przechodzimy do tego, co mamy dalej. Historia się rozwija, dowiadujemy się z więcej rzeczy i uważam, że dzisiaj poznamy już taki naprawdę fajny fragment historii, zakładając, że nas tutaj nic specjalnego nie zatrzyma w świecie Piratów z Karaibów, który zaczyna się właśnie teraz. Także bez tutaj przydługiego wstępu, w sumie nie ma o czym tutaj wstępu robić, także zaczynamy. Tylko teraz tutaj tak. Ja tutaj doszło do, że tak powiem, odłączenia tego całego sprzętu i mogło tutaj się coś popsuć, więc tutaj tak sobie na razie sprawdzam, czy tutaj nic się nie rypło. Widzę, że z framerate'em jest trochę dziwna sprawa. Nie mam pojęcia, od czego to do końca zależy. Albo może tylko jestem przewrażliwiony? Dobra, lecimy. Na razie chyba wszystko wygląda jako tako. Także tutaj świat zaczął się od sytuacji, w której bohaterowie tutaj wyszli z tego portu i spotkali Pita, który rozmawiał o czymś z kapitanem Barbosą, jego piratami, których sekret dobrze znamy. No i do czego może taki Pit potrzebować Barbosy, jego piratów? Albo do czego Barbosa potrzebuje Pita? No, generalnie wszystko jest jasne, tak? Nic tutaj, że tak powiem, żadnych nowości nie ma, więc gramy. No, z nowości mógłbym powiedzieć tyle, no, że będę chciał w najbliższym czasie już tak spróbować zebrać trochę kasy na ten card capture. Właściwie taki video capture, właśnie. Który pozwoliłby mi streamować jakieś już bardziej wyrafinowane rzeczy i pozwoliłby mi trochę też w lepszej jakości streamować rzeczy na PS4. Próbowałem ostatnio nawet Overwatcha streamować z PC-ta, aczkolwiek no o ile ta gra dobrze mi działa tak po prostu, to do streamowania niestety ten komputer jest słaby. Elizabeth! Czy to ma być Orlando Bloom? No cóż, wiele osób to zarzucało, że ten świat tak bardzo nie pasuje do Kingdom Hearts. Ja bym powiedział, że jest to co najmniej dziwne, w sensie ten świat jest dziwny, ale nie powiedziałbym, że nie pasuje. No i mamy tu jako taki główny motyw, taki main theme całej serii o piratach z Karaibów. Ohoho, uciekamy tu przed tymi działami, które chcą zrzucić bomby, ciężko będzie je odbić. Ja już w ogóle nie pamiętam, jak nazywają się te postacie z tego filmu, bo oglądałem ten film bardzo dawno temu. O, witaj, widzę, że siedzisz, lurkujesz stream. Sytuacja może być dziwna w przyszłości. Znaczy, opowiem wam o pewnej scence później, która została w dosyć taki dziwny sposób ocenzurowana w wersji angielskiej. Ale to do niej jeszcze troszkę czasu będzie. Nawet nie wiem, czy to jest w tym ranie. A, no szkoda. Pamiętaj, że każdy stream możesz obejrzeć na YouTubie. Zawsze to reklamuję. William Turner, się Will nazywa, dobra, już zapomniałem, jak się nazywa postać grana przez Orlando Bluma. Nie wiem, na ile tutaj ta twarz przypomina Orlando Bluma, wiemy na pewno, że to nie jest głos Orlando Bluma, ten człowiek, który przemawia tutaj jako Will Turner. No, jakieś nocne zmiany, kurde. Dobra, tymczasem wylądowaliśmy w tym mieście, które wydaje się być całkiem spore. Więc trzeba tutaj je dobrze szukać. Podoba mi się Thunder, zdecydowanie fajny taki starter do kombosa. Też nie trzeba tutaj się jakoś wysilać z targetowaniem, po prostu klikaj i lecą.
Tutaj chyba da się tą ścianę rozwalić. Jest skrzyneczka. Może to zróbmy najpierw porządek w ogóle, że tak powiem, w tym całym tutaj pierdolniku. Muzyki nie słychać. Ciekawe. Być może ściszyłem po prostu sam ten program. No, jest ściszony, także podgłośnie trochę. Już powinno być znacznie lepiej. Też ta muzyka, że tak powiem, nie jest jakoś bardzo głośna, przynajmniej tutaj ta taka normalnie w świecie. O, przypominamy, że oczywiście mamy nową nowy Drive Form, Wisdom Form. Za każdego zabitego Heartlessa jest exp. Także trzeba expić to i to. A tutaj jeszcze dostaliśmy Shard Reflect, więc trzeba też wkleić, tylko nie wiem za co, specjalnie za Fire. Oj, tutaj już tak trochę, już prawie gramy w tę grę, jeszcze tylko brakuje jakiegoś dodża właśnie. Już pokazywałem na poprzednim streamie, jak działa tutaj Reflect. No tylko, że póki co nie ma co odbijać. O, teraz odbijemy. O. No właściwie takie, bardziej niż odbicie, to jest takie... zanegowanie efektu. Ale damage też się odbija, jeśli wystarczająco blisko przeciwnicy stoją. Torujemy sobie przejście, niszcząc tutaj pudełka. To jest czyjaś ciężka praca, Sora to po prostu rozpieprza sobie swoim Keyblade'em. Też bym tak robił, gdybym miał Keyblade. Walić czyjąś pracę, tylko zniszczenia. I zobaczcie, tutaj razem z tymi Heartlessami do pomocy są również im ci piraci. Aczkolwiek widzimy teraz, że zobaczcie, jeśli jest tutaj pod przykryciem, to jakby te promienie z księżyca nie docierają do niego i ta klątwa jakby działa i nie da się go zaatakować, jeśli mają formę ludzką. Także to jest taka bardzo ciekawa tutaj, ciekawa właściwość tych przeciwników, która sprawia, że musimy po prostu uważać, bo gdzie z nimi walczymy. I przechodzimy dalej. Jeszcze mamy dopiero dwa paski drive'a, za chwilę odpalimy Wisdom Phone, troszkę się nim pobawimy. I statek odpłynął, tylko ciekawe z kim. A, Elizabeth Swan. Now they've sailed. And I'll never be able to find her. Then she's long gone. The Black Pearl is nigh uncatchable. I to chyba sam wróbel we własnej osobie. Oczywiście to na pewno nie jest Johnny Depp. Gdyby Johnny Depp miał podkładać ten głos, to pewnie by cały budżet na voice acting wydali. Fortunate that I'm going to commandeer her then. She'll make a fine pirate ship. A pirate? No Sora zajarł się na samą myśl o piratach. Captain Jack Sparrow, if you please. No, wygląda prawie jak Johnny Depp. I got you out of that jail cell, Sparrow. Do this, and your debt's repaid. You'll have to win fair lady's heart alone, mate. I see no profit in it for me. Come on, Captain. Are you sure you can sail her? All on your own? You've a point there. Thanks. Też trochę taki tak przez nos gada jak Leon. I'm Will Turner. That will be short for William, I imagine. No doubt name for your father, eh? Yes. Well then, Mr. Turner, you get us ready to make way. I have some effects to liberate. Aye, aye. But hurry. No pamiętamy, że ta gra wychodziła 2006-2005 rok. I wtedy te filmy robiły wielkie pieniądze. Także też można to odebrać jako... Też można to odebrać jako taką właśnie, no, troszeczkę na siłę wklejone do filmu, ale, do gry, ale... Ja tam nie mam przeciwko temu światu. Umiejętności Jacka. Mamy Jacka do pomocy, także tutaj... Jakby ktoś się zastanawiał, kto będzie nam towarzyszył, to będzie to sam Jack Sparrow. Jacek Wróbel. I chyba od razu trzeba będzie wypływać. To jeszcze nie jestem ready, jeszcze nie obejrzałem wszystkich tych pomieszczeń. Chcę się przejść jeszcze po całym tutaj. Po całym, całym Port Royal.
No taka jest decyzja, no widać. Jakoś tak nie mieli z tym jakiegoś wielkiego problemu. No to jeszcze jest taki eksperyment, jak takie filmy przenoszone z live action będą wyglądały na silniku Kingdom Hearts. Też zauważ, że jeżeli już powiedzmy będzie ta trzecia część, jak już pojawi się trzecia część, to tam będzie zupełnie inny silnik, to jest na Unreal 4, tam te postacie wyglądają już zupełnie inaczej, te modele są zrobione od nowa. I takie tutaj wtrącenie takich światów już w ten nowy silnik będzie zdecydowanie lepiej wyglądało. No i tutaj też faktycznie można było się posilić o to, żeby troszeczkę szaciuchy im zmienić, żeby też tak trochę nadać ten taki filtr, taki ciemniejszy, taki szary. No cóż, no tak widać, że bardzo kontrastują ci bohaterowie właśnie z tym tutaj, co się dzieje w samym tym świecie. Dobra, wypływamy, okazuje się, że nie ma już nic do roboty. Myślałem, że tam jest jeszcze jedno pomieszczenie, okazuje się, że to było to takie kółko. You can release me. You have your trinket. I'm of no further value to you. This is no trinket, Missy. This is cursed Aztec gold. One of 882 identical pieces they delivered in a stone chest. No, jeśli pamiętam, to chyba pierwszy film o piratach właśnie miał ten plot z tymi monetami. I hardly believe in ghost stories anymore, Captain Barbossa. That's exactly what I thought. Buried on an island of dead, what cannot be found except for those who know where it is. Find it we did. There be the chest. Inside be the gold. And we took them all. We spent them and traded. No tylko te żarcie takie okropne trochę. And food and pleasurable company. Tego kurczaka bym nie zjadł. The more we came to realize, the drink would not satisfy, and food turned to ash in our mouths. We are cursed men, Miss Turner. Compelled by greed we were, but now we are consumed by it. How very sad for you. There is one way we can end our curse. Pamiętam taką grę o Asterixie, była taka strategia trochę. To jest taki cały gatunek, taki polegający jakby na przenoszeniu wojsk z jednego takiego pola na drugie. I tam w międzyczasie na niektórych tych taka platformowe były plansze. To coś takiego grałem na PSX-ie. Bardzo fajna gra. Podziwo, nie było tam w ogóle żadnego soundtracku, to było trochę śmieszne. W sensie nie było żadnej muzyki. Preying on sailors and settlers alike. 881 pieces we found, but despaired of ever finding the last. All those years, you've been safe in your bed, reading your pirate stories, dreaming of adventures in the high seas. No, w sumie to wszystko wiemy, jeśli oglądaliśmy film, więc tutaj niczego nowego się nie dowiadujemy. But now, thanks to you, we have the final piece at last. Tak sobie myślę, że chyba animowanie tych postaci mogło być trochę trudniejszym zadaniem niż takie animowanie typowych postaci dla Kingdom Hearts. No longer will we be ghosts. Tak nie wiem, czy to nie jest taki trochę transformer treścią dla nich. That's why there's no sense to be killing you yet. You see, the moonlight shows us for what we really are. We are not among the living. No chyba wyszło już dawno. Już zdążyła zebrać chujowe recenzje. Neither are we dead. I've suffered too long. No niestety myślę, że temat piratów się wyeksploatował już dawno, dawno temu. You'd start believing in ghost stories, Miss Turner. For you see, ludziom przeszedł ten hype. You're in one. Już powielanie cały czas tych samych schematów. Oj, to jest jedna, słuchajcie, ze scen tutaj. Te picie alkoholu, co sprawia, że ta gra ma rating chyba 13. Przynajmniej więcej. Teraz sprawdzę. Tutaj jest Everyone 10+, w tej ESRB? Tak, w tej amerykańskiej skali. A w skali PEGI to pewnie byłoby 13 wzwyż, czy 12, nie wiem jakie są tam te skale. Aczkolwiek no...
No tutaj to jest jakby... No jest of alkohol, no niestety nie da się tego... Nie da się tego przeoczyć. Okej, okay, tu możemy płynąć chyba gdzieś dalej. Na razie jeszcze nie wybieramy gdzie. No, prawie tak. Tu już jest hardcore, zobacz. Aż się napił alkoholu, nie? Cool story. Jak bardzo mnie to nie obchodzi. Także widzę, że póki co tutaj chyba nie ma nic ciekawego na pokładzie. Może pod pokładem coś? No, sklepik. Może jakieś przedmioty już pojawiły się. No, dla nich tutaj, ale na razie się ograniczymy. Nie potrzebujemy tego. Tymczasem w syntezie właśnie może coś tutaj otrzymamy. Za zdobycie tutaj konkretnych przedmiotów dotrzymujemy jakieś nagrody. I widzimy, że bardzo dużo jakichś nowych recept, także tutaj warto się będzie przyjrzeć troszeczkę temu, co tu się właściwie wydarzyło w tej syntezie. Free development. Możemy tutaj wyrabiać jakieś rzeczy, które już tutaj mamy przepisy na nie. No tylko tu znowu jest sytuacja taka jak w pierwszej części. Ja nie wiem, co ten przedmiot robi. Więc dlaczego mamy wyrabiać coś, co nie wiem, co mi daje? To jest troszeczkę słabe. Nie spodziewałem się, że to będzie w drugiej części nadal. Dobra, to może wyrobimy sobie taki jeden Midnight Anklet. No to chyba można było kupić w sklepie. No, trochę nie czaję tego. No cóż, no, i tak na taką prawdziwą syntezę jest jeszcze mocno za wcześnie. Dobra, co my właściwie dostaliśmy? Greatly increases defense. O, mamy drugi slot, to od razu z niego korzystamy. No przyjmijmy, że nie jest to takie złe. Zakładamy tu jeszcze przedmioty naszym ziomkom. Właściwie te slotów mają już. O. I od razu troszeczkę staty się podbiją. No a tych tutaj krytykalach to każdy jeden punkt jest bardzo dużo. Dobra, więc chyba wychodzimy na górę i płyniemy w nieznane. Prowadź, kapitanie Jacko. Dopływamy. Ale jesteśmy zaatakowani przez piratów. Abordaż. Tylko nie wiadomo skąd. Długo to nie trwało. Obowiązki towarzyskie. A jak mówiłem, no oczywiście zachęcam do śledzenia tego na YouTubie. Jakoś zupełnie nie wciąga mnie ta historia, bo no, znamy film, no, spodziewałem się, co tam będzie. Tymczasem bohaterowie dopływają do wyspy, która wygląda jak jedna wielka szara tekstura. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy to działa na mobilce. Jest możliwe, że jest ograniczenie ze względu na konto, że to chyba trzeba mieć premium konto, żeby na mobilce można było oglądać streamy. Także jest możliwość, że nawet gdybyście chcieli, to nie będziecie w stanie oglądać, ale nie mam pewności, bo chyba niektórzy już oglądali to na jakichś po prostu słabych warunkach. Także to jest wszystko do sprawdzenia. Moje ziomeczki biegną do jaskini. No i wychodzi na to, że chyba trzeba będzie jednak pomóc typom. Kazali nam zostać na statku, ale zbyt długo nie wracają, także bez sensu zupełnie teraz było to posiadanie Jacka w party. To chyba polegało tylko na tym, żeby tutaj ten jeden abordaż sobie razem z nim zagrać. Czy jednak tablecik działa? No to spoko. Już się bałem, że nie. No mamy tą skrzynię tych azteckich monet.
save for this. And now, the blood will be repaid to free us from this curse forever. To tak na dłuższą metę ja bym chyba im pozwolił to zrobić. Znaczy mieliby, że tak powiem, tej klątwy nie zdjąć. Po co mamy im w tym przeszkadzać? No ale dobra. Nie wnikam. Ja tylko gram, nie projektuję, nie designuję story. No tak, zapomniałem, że wszystko sprowadza się do tycku. Nawet taki Kindle. Zobaczcie, mamy Leaf Bracer. Bardzo dobrze pamiętamy tę umiejętność z pierwszej części, która tutaj nam wygrała wszystkie niemalże najważniejsze walki. Także zobaczmy, jak ona działa w drugiej części, bo nie wierzę tak samo. Casting cure on yourself will continue even when untouched. No to... Tylko stawiam, że pewnie nie ma takiego... jak to tam było z tym, że było tyle jakichś klatek nietykalności. Wręcz sekundy, nawet nie klatki. To tutaj pewnie tego nie ma. Ja myślę, że temu komuś, kto tutaj tą Elizabeth portretuje, to mało daleko jeszcze do Kaylee Knightley. Biegną ci piraci, jakby nie było jutra. I trzeba będzie powstrzymać tych piratów. Przez jedną minutę musimy wytrzymać. Tylko jak widzicie tutaj, oni są wszyscy... O, dopiero musimy ich tutaj do tego, do... Musimy ich do księżyca wyciągnąć, żeby można było zadać im damage. Ale zobaczcie, atakują nas cały czas tutaj tym strzałem. Komendo musimy się bronić przed piratami. A! No trochę ostrożnie. Nie mogę używać czarów w Valor formie. O, zobaczcie. A, jeszcze idą piraci. Dobra, to może River. Jeszcze tylko kilka sekund. No, gdyby to trochę dłużej trwało, to kto wie. To jest light signal? To jest jakiś dym, a nie light signal. To chyba smoke signal powinien być. No ale dobra, niech będzie, że light signal. I to, i ci piraci tak odpuścili? No spoko. Niech będzie, ja nie wnikam w storytelling. No i teraz się chyba dowiemy, co się wydarzyło z Jeffem. The blood will be repaid to free us from this curse forever. Ta scenka już była. No, not yet. We wait for the opportune moment. When it's of greatest profit to you, may I ask you something? Have I ever given you reason not to trust me? Stay here. Dobra, wytłumaczcie mi, czy on naprawdę, nie wiem, ten Jack Sparrow jest jakiś tam dziwny, czy nie? Bo on tak się zachowuje w tych wszystkich filmach, tak dziwnie. Ojej. Wiosłem go z kleju? W każdym razie, no tutaj jakby się ściera... ściera się jakby... To, że Will robi wszystko jakby dla kobiety, a Jack Sparrow dla pieniędzy. Ej, to nawet ładnie wygląda. Co, nie, klątwa nie ten? You, mate! Your father! Was your father William Turner? No. I don't understand. What's going on? Who brought this wedge to us? Ej, w ogóle zobaczcie, była krew w Kingdom Hearts, tak by te było, nie? She said her name was Turner! Come on! Why isn't it working? You need my blood!
Get on with it! Hurry. Tak się po prostu pojawił tam... A, dobra, czy jednak zobaczyli. The medallion! After them, you ingrates! Chyba wrócimy po Jacka. Nie, odpłynęliśmy. Bo to nawet nie jest czarna perła, tylko tak zwany interceptor. To jest inny statek zupełnie. Czyli co, wracamy do Port Royal? A może ja bym chciał jednak do... No niestety nie. No dobra, to płyniemy do Port Royal. I znowu abordaż. Też tutaj zauważyłem, że pewne czary rzucane na tych piratów w inny sposób na nich zadziałają. Zobaczmy, co zrobi Fire. A, to zapomniałem, że to nie jest projectilem. O, także tutaj magia jest zdecydowanie bardzo skuteczna przeciwko piratom, tak długo oczywiście, jak są na nią wrażliwi w świetle księżyca. No na razie, może jeszcze zdążysz wrócić może na jakieś tam późniejszą fazę streama. Why choose my name? I don't know. Elizabeth, where did you get that? It's yours. From that day we found you. Drifting at sea. After all this time. Ja nie pamiętam, że w ogóle jaka jest historia Willa Turnera. It was a gift from my father. He sent it. Ale rozumiem, że rozchodzi się o to, że to ma być jego krew chyba, a nie jej. Potrzebna do zdjęcia tej klątwy. Czyli teraz strzelam ci, piraci będą chcieli jego porwać. Tak, on jest piratem. Widzisz, chciał ich tam dziewczynę sprzedać, żeby go nie pocięli. Czy jednak jego trzeba pociąć? Nie wygląda na zbytnio związanego. I won't be making that mistake. Ten gościu w tle taki przymógł. Then what say you to putting the past behind us? A tam drugi w ogóle replikuje się, czy jest recykling piratów. What say you to that? Seeing as how the black pearl's mine. Kurde, na ten taki przymógł tak stoi tam na bekę z niego. Letting you go doesn't seem to fall within my interest. Odd. I'm not actually concerned with your interest. Give me back the pearl. Arr. Prawie groźnie zabrzmiałeś. Lock him in the brig. We're coming up on the interceptor. What do we do, Captain? What do you think, you idiot? No to chyba będzie pojedynek tych statków teraz. Interceptor kontra czarna perła. Will, look! Not now. I wonder what Jack would do. I'm not sure. I suppose he'd run for it. Sounds good to me. O, już chyba za późno. I Will padł. O! Everyone hit the deck. Tylko myślałem, co walą z armat w nich, czy co? Nie wiem jeszcze. We're just gonna have to fight. Także szykuje się pewnie kolejny abordaż. Arrrr. Jak już piratujemy, piracimy na streamie. Oczywiście kopia jest jak najbardziej legalna, żeby nie było. Oj, widzieliśmy teraz właśnie już ten cały reflekt w akcji.
I mamy okazję sami zaatakować tutaj naszą armatą. Tylko nie wiem, czy ja im coś robię. A, musimy odebrać medalion, to i ten konkretny gościu ma medalion, tylko niech on wyjdzie stąd teraz. Okej, nikt nie atakuje. Prąd tutaj bardzo skutecznie powstrzymuje tych piratów. Przez kogo niby skradzione ze sobą dają, dobra. I teraz mamy okazję postrzelać sobie Wisdom Formą. Jak on to ukradł? Niech ktoś to wytłumaczy. Trochę nie rozumiem zasady kradzieży tego medalionu przez nich. W sumie niepotrzebnie użyłem tej Valor Formy, bo tu w ogóle w żaden sposób ta forma nie poekspiła. Trzeba zabijać Heartlessy. I tak strzelam w nich, co mi coś daje w ogóle? No trzeba odzyskać medalion znowu. No coś tam się działo, no takie to było. Nie wiem po co było to strzelanie tymi armatami. No i chyba Sora jest pod trzaską. I'll be having back that medallion. Unless it's more important than their lives. Barbossa! She goes free! O, to jest właśnie ta scena, która była scenzurowana. Za chwilę wam powiem dlaczego. Go ahead, boy, shoot! We can't die. A tam jest ta tekstura tego drugiego statku. But I can. O, i teraz właśnie ta scena, w której on składa pistolet. To w oryginalnej wersji on sobie ten pistolet przykładał do głowy i chciał se strzelić w łeb, ale tutaj przeanimowali tą animację, no to stwierdzili chyba, że jest zbyt jakoś, nie wiem, drastyczna, zbyt sugestywna. Nie rozumiem zupełnie, czemu to zrobili, skoro i tak mówi o tym, że umrze. Ale dobra. Elizabeth, and Sora, and Donald, and Goofy too. I Goofiego też. Leave now. Agreed. Leave we shall. But the heartless stay. No tak, zapomniałem o tym, że on w ogóle jest w tym świecie. I tę sprawę to jest heartless przecież. No fair. Nawet sam Pitt jest zdziwiony, że tak łatwo poszło. No i co, i grupa związani. No oczywiście Jack umie się wydostać z takich rzeczy. Co, nie wypuścisz reszty? Ojej, jednak nas wypuścił. Korzystamy z Jacka oczywiście, jesteśmy niejako do tego zmuszeni. Także tak jak w pierwszej części wcale nie musieliśmy tego robić, to tutaj wręcz fabuła nas zmusza do używania tych innych postaci. No co w sumie sprawia, że możemy sobie obejrzeć, co robią, tak? Okej, tu jest jakiś spinning attacks, whatever. Dorzucamy po prostu, to są przedłużenie kombosów. Okej, okay, tu brakuje tego punktu. To może później. Należy damy płomień. Przypomniało mi się, że mamy limit z Donaldem, którego nie używaliśmy jeszcze, bo trochę nie było okazji. To myślę, że teraz będzie dobra właśnie okazja ku temu. Także wychodzimy.
Oni myślą, że dalej bohaterowie są związani, aczkolwiek tutaj trzeba się pozbyć szybko tych beczek, które mają wysadzić w powietrze nasz statek. No nie jest to zbyt trudne, niestety sprowadza się to tylko do wciśnięcia trójkąta. Ale jeszcze dwie beczki. A! Udało się. Ojej, Goofy otrzymuje już teraz umiejętność second chance. Koniecznie musimy mu ją dać. Sam bym już chciał mieć. Bardzo szybko. Jak na tą fazę gry. Ten oczywiście chce koniecznie ten swój statek odzyskać. Cały tutaj honor jego się do tego sprowadza. Okej, czyli on chce, żeby Keira została. I Keira zostanie. Dobra, bo ta scena była tak bardzo niepotrzebna. Tymczasem widzimy, jest znowu ten... Jak to się nazywało? Już pamiętam, zaraz sobie przypomnę. Tylko jeszcze zanim to zrobimy, to najpierw umiejętności trzeba rozdać. Nowe. 4 apeki. To na razie poczekamy, aż dostaniemy. To jeszcze nie jest taka faza gry, żeby to wam było koniecznie niezbędne. Rzadko tutaj nasi bohaterowie giną. Stosunkowo. Shadowy Presence Within an Emblem. Czyli można by już z tego skorzystać. I ja wam powiem, że chyba wiem, co to może być. Także słuchajcie, YOLO, spróbujmy. Zapisana jest gra. Jeszcze raz zapiszę na wszelki wypadek, bo na to nie pamiętam, że zapisaliśmy ją porządnie. I to będzie bardzo śmieszne. Ja już się spodziewam, co to jest i spodziewam się niemal instantowej śmierci. Ale jeśli pamiętamy dobrze Chain of Memories, to na pewno pamiętacie tę postać. Po prostu w tych światach są rozmieszczone różne tutaj miejsca, w których trafiamy na tą arenę, w której walczyliśmy w Chain of Memories z członkami organizacji. I będziemy mieli możliwość rozegrania walk z tymi członkami organizacji. To jest czysto taki dodatkowy content dla Final Mixa. Ale jestem bardzo zdziwiony, że jest to już teraz, w tym momencie. Więc pewnie albo to się skaluje z naszym levelem, albo jest obliczone pod... Jest obliczone pod nasz poziom. Dobra, to jest zdecydowanie niepoliczone pod nasz poziom. Także nie, to jest to... To nie bawimy się w to na razie. W każdym razie, no Absence Shields to są po prostu walki z członkami organizacji. Również z tymi, którzy już nie żyją. Których nie ma, których nie spotkamy w tej grze. Także jak najbardziej fajna rzecz, ale to... Najpierw musimy jeszcze całą grę przejść, jeszcze wiele rzeczy zrobić. Także to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na to, żeby się bawić w takie rzeczy. No jak widzieliście, Dark Sing zniszczyła nas jak psa. Ale nie spodziewałbym się tego tutaj, bo to było w zupełnie innym miejscu. Tak, ten kto umarł, ten zginął. A, już chciałem blokować. Widzicie, nawet muzyczka nie gra, kurde, bo się szybko walka kończy. A i pewnie źle zrobiłem, bo wchodzimy teraz do pomieszczenia, gdzie pewnie zaraz jacyś bossowie będą. A nie, to chyba jeszcze nie teraz. I szybko walczymy z nim tutaj, póki jest w świetle. Zwiększa się defensywa, dodatkowe apeki. No, jakby nam apeku było mało. A tym razem tutaj nie ma nic. Ale przynajmniej odsłania się... O! Jedziemy z nim. Blokowałem. A, magia wyjątkowo silna jest na nich. Tu już nawet nie chodzi o sam fakt, że tutaj jakieś statusy nakładamy. Ale też po prostu bardzo mocna jest magia w porównaniu do ataku takiego... Wręcz. Tu
chyba jeszcze będzie jedno miejsce do walki. To może użyjemy limit z Donaldem. Donald tutaj strzela różnymi czarami teraz. No tylko, że tutaj ci niestety wyszli piraci z zasięgu. Oj, spaliłem niestety ten... Spaliłem niestety ten limit, nie udał się. Okej, czy możemy teraz party zmienić? Tak. Także zmieniamy szybko na Goofiego, bo potrzebuje waloformy. Tak szybko ich bić, żeby nie wpaść tam poza zasięg księżyca. No właśnie, niestety teraz wypadłem. No dawaj, dawaj, wyłaź. Dobra. Także troszeczkę forma podekspiła, wsadziliśmy sporo hitów. Valor form będzie zdecydowanie najłatwiejsza do wyekspienia. A tych form będzie jeszcze kilka, także tutaj nie ma się co tutaj jakby o to martwić. No, let's be joined us again. The last of the Aztec treasure has been returned. I know the blood will be. I Barbossa powtórzy cały rytuał. Nawet tymi samymi słowami. Ahoy, treasure, mateys! Not possible. Well, probably. We'll arrive and we'll bring it. Nie chcę być piratem. To jest nielegalne. Goofy too. Okej, czyli ta gra zachęca do piractwa, pokazuje, że to jest fajne być piratem. Fajnie jest okradać statki, szabrować, gwałcić kobiety i pić rum. Naprawdę, bardzo fajnie gro. So you wanna play pirate? Best save the play acting for the nursery. After them! No i chyba mamy walkę tutaj z Barbossem i jego piratami. Czy nie? O, ta walka chyba jednak w formie takiej kasenki. Thank you, Sora. Where's Jack? A Jack się mierzy ze swoim Nemesisem. Patrzcie, pojedynek. No, szable. Jack, ja tylko mówię, że to jest nielegalne. Jack. Co? Zabił go. Oj, wydaje mi się, że tutaj to chyba miał wbite w ogóle ten miecz w brzuch. I to też ocenzurowali. Także no, cenzura była mocna niestety w Kingdom Hearts 2. No i odkrywamy tajemnicę, że to i Jack Sparrow też jest przeklęty. Jack! Wiz, z jakiegoś powodu jestem zachwycony. Zaprawdę chcesz się tym grubasem posługiwać? Będziemy iść, on wezmę teraz partlesy. O, i to nawet jakiegoś konkretnego bardzo, jakaś dziwna szczurka. Także tutaj przyjdzie nam walczyć z jakąś ścienną jaszczurką i Barbossą do tego. Także Barbossa łączy tutaj siły z tym Heartlessem i... Oto. Robi się ciemno. Nie podoba mi się to. To może od razu po prostu użyjemy naszego limitu. Bardzo dobry limit. Zresztą na jakąś większą grupę przeciwników. Oczywiście tutaj pamiętamy też o klątwie Barbossy. On też tutaj jest przeklęty, więc też nas może łatwo trafić. Znaczy my jego możemy nie trafić. Chcę ten eter. Okej, to było trochę głupie z mojej strony, mogę po prostu ją użyć. Uwaga na bomby. Czy tam są jeszcze jakieś piraci? Nie. Szukamy
jakiegoś Heartlessa. On chyba po nim wrócić, to jeszcze nie koniec z nim. Okej, czy jest jakiś limit z Jackiem? Nie widzę, ale jest ten Heartless, powstrzymajmy go. Okej, tam po oczach chyba można go odnaleźć. Szukamy, szukamy. Gdzie ten Heartless? Gdzie on jest? Jest, jest tam. A... O nie! Czyli zaraz, czyli przegrywamy jak Jack ginie? Co? To da się tak? Co? No to, to przepraszam, to ja mam odpowiadać za to, że Jack jest głupi? Czyli taki Goofy może być ogłuszony, ale Jack nie? O Boże, serio? Co się dzieje? Okej, zostawimy sobie formę na walkę z Barbossą. Ile to ich bije, Boże. Może Barbossa też jest tak wrażliwy na magię, trzeba będzie to sprawdzić. No tylko niech on wyjdzie stąd. Okej, nie podoba mi się to, że tutaj musimy chronić dupę Jacka. Zdecydowanie wolałbym się skupić na walce. Czyli co, tutaj nawet nie mogli wymyślić takiej, nie wiem, animacji, jak on leży ogłuszony? To nawet już to, tego nie mogą dzielić jakby te postacie z tego filmu, a z całej gry. No cóż. Okej. No trochę go ta magia boli, ale niewystarczająco. Chce się bronić, ale wpadłem w taki stagger. Ciekawe, czy mogę zmienić... Nie mogę zmienić Donalda nieprzytomnego na Goofiego, to byłoby chyba zbyt OP. Także na chwilę obecną nie posiadamy ani magii, ani Donalda. Trzeba uważać, żeby też tutaj Jack nie dostał mordę. Była jakaś komenda, niestety przerwałem ją. Okej, wychodzi ten Heartless ponownie. Oj, leczę się tylko sam. Myślałem, że Jack też się leczy. A to jest Dolan pokonany, a ja myślałem, że to jest... A, szybko, szybko, bo ten Jack zaraz znowu zginie. Myślałem, że mam nieprzerywalny atak, ale znowu był... A, komenda, tylko mój czas reakcji taki słaby, ale udało się pokonać. Także ta walka trochę słabo wyszła, bo w sumie taka była, to po prostu nudne nawalanie. Myślę, że tutaj fajne jakieś scenariusze tej walki, niestety pominąłem, że nie udało mi się kliknąć tego trójkąta, no ale pokonaliśmy Barbossa, to się liczy. Pamiętamy, że cały czas zawalczymy na Criticalu, jeszcze na podstawowych przedmiotach. No akurat to piwo, ale... Też życzę wszystkim pysznego cydru, jeśli macie. Co, Jack się poddaje? No tak. Nieczyste zagrywki. I to zabił? Ale go... Co, zabiłeś człowieka? I feel cold. Zabił człowieka. Ktoś zginął w Kingdom Hearts. To jest taka prawdziwa śmierć człowieka. I to jeszcze taka w ogóle nawet serce mu nie wypada nic. Boże, ten flicker pod tą skrzynią. Jakieś to wstrętne było.
Okej, czy autentycznie ktoś zginął. Także długo się nie nacieszył tym zdjęciem klątwy. Co teraz, Jack? Whatever I want, now that the pearl is mine again. Oczywiście on tam w tych wszystkich filmach wracał Barbossa, więc jakoś to przeżył, nie wiem jak. That she is. Thank you, Jack. I didn't want you hitting me again, mate. Śmieszne, obśmiałem się, prawie. Good luck. I remember to be good. I'm off. Will! Ten żart trochę nie na miejscu, bo oni w ogóle żadną interakcję między sobą nie wchodzili, więc ten żart miałby sens, gdyby faktycznie gracz wiedział o tym, że Jack leci na nią. Good for them. Oho! Hey, Sora! How come your face is all red? What? It is not red. Jacyś zbereźnicy się zrobili z nich. A tymczasem kolejnym gate'em będzie kompas Jacka. Muszę przyznać, że ten świat taki był trochę nudny faktycznie. Bo ktoś mi mówił ostatnio, że tak z perspektywy czasu ten świat taki w tym Kingdomie jest tak naprawdę bardzo taki na ubogo zrobiony i jest strasznie nudny. A kiedyś mi się strasznie podobał. Także trochę to teraz rozumiem. Ale też przypominam, że do tych światów będziemy jeszcze wracać. To nie jest tak, że to jest nasza pierwsza i ostatnia wizyta w tym świecie. Do każdego z tych światów będziemy jeszcze wracać. Tak proszę, widziałem jakby dwie historie w każdym z światów. I was afraid we were gonna lose Donald to the curse of the treasure. Yup, me too. No, teraz ten się chce odegrać tutaj, disując Dolana. Otrzymujemy Keyblade, który jest tak bardzo nieinteresujący, że go nigdy nie użyjemy. Przynajmniej z designu. Ale zobaczmy, co się teraz wydarzy, bo nie wiem, czy pamiętacie. O, mamy dwa kolejne światy i je dobrze znamy. Czyli to będą znowu powroty jak w pierwszej części, Agrabah i Halloween Town. A tutaj mamy jeszcze jakiś jeden świat. Ale zupełnie nie wiemy, co to jest na razie. Ale zanim to zrobimy, to tutaj chciałbym zrobić jeszcze dwie rzeczy. Też mam wrażenie, że tutaj te takie jakieś, jak te światy się świecą, to tutaj jest chyba jakaś przygotowana jest jakaś fabuła. Ale w pierwszej kolejności chciałbym najpierw odwiedzić Hollow Bastion, żeby zrobić przygodę Puchatka, którą chyba już możemy zrobić, zaraz sprawdzę, czy tu się przypadkiem coś nie pomieszałem. Tak, także zrobimy najpierw to, a potem zobaczymy... O, czas zdech, ciekawe. Czyli to się jednak znowu dzieje. Nie, u mnie jest dobrze. To u ciebie jest źle. U mnie wszystko jest. To coś u ciebie się dzieje. Oprócz tego to później skoczymy jeszcze do Koloseum, bo tam coś tam ma się dziać. Także no strzelam, że pewnie jakiś puchar. Także być może będziemy w stanie go zrobić już nawet na obecnym sprzęcie. Okej, tu się pojawiła teraz przygoda, wchodzimy. Te powtórzenia są, aczkolwiek to no wiesz, no... Mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. Hey, oh, I was just thinking and wondering. You should be skedaddling out of here. Czy to jest ta mrówka Kuźwa? Ta nornica, co wszystkich disuje? Puchałkę plus. A on się Gofer nazywa, spoko. Czemu nie Wafel? Dobra, pamiętamy, że Kubuś totalnie stracił pamięć. Jakby wszedł do kasy w Oblivion. Ale tutaj właśnie to wynika z tego, że Heartlessy zniszczyły tę książkę i trzeba ją jakby poskładać do kupy. No chyba z innego powodu już nie przyszedł. Nawet śmiesznie wygląda.
Jak prosiaczek nie może sobie poradzić z wiatrem. Wystrzeliło go jak karton po margarynie. No to ten świat odwiedzamy głównie dlatego, że po prostu możemy dostać bardzo fajne nagrody ze skrzynek. Tu widzimy już bardzo wartościowe materiały do syntezy, IP boost, puzelek. O, właśnie trzeba też sprawdzić puzelki, jak tam teraz, czy coś ułożyłem może. O, defense boost, także tutaj no choćby z tego powodu warto te światy odwiedzać. Także oglądamy, co tutaj dostać, RL finish. Spoko, wrzucamy wszystkie umiejętności, kurde, co ja tam będę. Jeszcze tutaj defense boost dla Soro, to nawet nie mamy wyboru, bo nie ma innych towarzyszy. To sprawdźmy to te puzzle w międzyczasie, czy coś tutaj się ułoży, gdzie dał ułożyć teraz, pass the pieces. A czy jakieś raportu nie ma sama przypadkiem? Nie, nie ma, okej. Doszło kilka elementów. Dobra, to teraz chyba noga Kairi. No jeszcze dwie części potrzebne. Tu dalej. O, to chyba wyżej będzie. Ale to wygląda jakby miało być... Nie, to chyba będzie odwrotnie? Nie, bez sensu. Kurwa, co ja robię? Czym ja się muszę zajmować? Dalej. No to niestety mam tylko dwa elementy. Bo tutaj jest. O rany, tu ile części. Ale mamy tylko jeden element. Dalej jeszcze. A to już się zrobiło. No dobra, dzisiaj na razie tyle. Jeszcze bardzo mało elementów puzli. Także kontynuujemy naszą przygodę w cudzysłowie. Tutaj w tym śmiesznym świecie. No chcę tutaj z tym prosiaczkiem wejść w interakcję. O, jak gościa odnął bez w ogóle tutaj historii jakiejś. No i jest puchałkę. Ale jesteś zabawny, puchałkę. Oczywiście on nic nie pamięta. O, i smuteczek, no też bym się zasmucił. Ale zaczął płakać wręcz. I fru poleciał. Oczywiście Soba przylatuje, to wiadomo, że będzie się mądrzyć. Okej, czyli naszym zadaniem będzie odzyskanie prosiaczka w jakiejś kolejnej minigierce. Pamiętam, że minigierki były najlepszym elementem Chain of Memories. A, dobra, czy możemy tylko tu niszczyć te gówna? Okej, a ja tutaj marnuję czas. Dobra, już rozumiem. Tutaj podchodząc do tego wiru, aktywując go, zbieramy wszystkie tutaj te jakieś elementy do zniszczenia. Na razie to robimy bez punktów, ale pewnie tutaj później jakieś robi się punkty i można pewnie nawet dostać jakieś bardzo dobre nagrody. A ten balonik taki malutki strasznie. Spodziewać by się można było, że będzie trochę większy. No i gdzie jest ten prosiak? I co, to chyba będzie już koniec? Nie, jeszcze minuta 50. No śmieszna gierka. Trzeba przyznać, że te minigierki są całkiem pomysłowe. Też taki bardzo mądry pomysł na to, jak taki, że tak powiem, nieagresywny świat puchatka wprowadzić do Kingdom Hearts. Aaaa! Nie, ominęłem niestety.
A, dobra. Nie trzeba było aż tyle czekać, złapaliśmy prosiaka. Jump down, Piglet. I'll catch you. Oni są maskotkami, nie? No to przecież może skoczyć, to go nie będzie boleć, tak? No mnie nic nie czuje. To oni są w końcu maskotkami, czy nie? Sora. All right, Sora. I'll try. No skacz, bo i tak jesteś z puchu. Oh, that was rather frightening. I do hope you're all right, Piglet. Oh, Boo. You remembered my name? You really, truly remembered? No i nagle sobie puchałkę przypomniał. Of course, Piglet. But today, czyli trzeba rozwalić troszeczkę jakiś tam powietrzny przeszkód, żeby sobie przypomnieć coś. Me? Very brave? No, but it's easy to be brave when I have a wonderful friend like you, Pooh Bear. I'm happy for you guys. Oh, and thank you for rescuing my friend Piglet. So no, dasz mi coś fajnego? Oh, sure. Don't mention it. No dawaj, dawaj, coś fajnego, jakiś, nie wiem, kurde, atak boost albo coś. No i co dostaniemy, co dostaniemy? No. I gówno dostaliśmy. No to spadaj. A, zobaczmy jeszcze raz, może mam drugą tą stronę, no niestety nie, także tę stronę trzeba będzie tu jeszcze znaleźć. No wyjdź z tej książki! O Boże, trzeba się odwrócić w stronę tego portalu. Dobra, no nic o żadnych Rafalumpach nie wiem. Nie przypominam sobie, żeby coś takiego było w tej grze. Nie, widzę, że wszystkie światy się świecą. Dobra, to teraz zobaczymy, co tam w tym Koloseum się dzieje. Bo z jakiegoś powodu tutaj kazali przyjść wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem Port Royal. Zobaczcie, Nobody sobie w ogóle nie spotkaliśmy już od bardzo bo od czasów Twilight Town. A to jest ten słynny Underdrome. O, Auron, czy on jak żyje? No właśnie... To Sora odblokował, to nawet o tym nie wie. To jest nawet śmieszne. Co za debil. No debil. Tutaj... Właściwie to powinno być... O, czyli tutaj, no tak jak w pierwszej części mieliśmy tutaj turnieje, tak będziemy mieli turnieje tylko, że w Underworldzie. Na trochę innych zasadach. Ale chyba będzie warto tutaj spróbować naszych sił. Może się okazać, że jesteśmy jeszcze za słabi, ale niekoniecznie. No zobaczcie, mam aż 4 paski już drive'ów, nie tylko 3. Maksymalnie. Tylko ja też nie wiem, czy z drive'ów można korzystać tutaj w tej... A jeśli się nie ma, to chyba pomocnicy Hadesa. Turnę level 25. A, czyli tutaj każdy jeden turniej będzie miał inne warunki. I tak, walcz z friendami, drive gorsz nie może być użyć. Ale limity używają mniej MP, czyli będzie można spamować limitami jak... O Jezu! I tu jeszcze jakieś orby się zbiera. No dobra, podoba mi się to. Także walimy od razu. Zobaczcie, to limity tutaj palą tyle, co jak jakieś proste spele. Śmieszny utwór. I zobaczmy, ten flow taki, pamiętamy jak to było w pierwszej części. Najpierw było koniec walki, był ten win pose, potem kolejny rzut i znowu prezentacja przeciwników, a tutaj to wszystko się odbywa znacznie szybciej, dlatego te turnieje tutaj mają taki lepszy flow przez ten Trinity. O, zobaczmy, aż mamy jakiś... O rany, co tu się dzieje? O, to chyba pospołujemy sobie Trinity limitem.
Ważne, że mamy tego Aerial Finishera, jak widzieliście. To jest jedna z najważniejszych umiejętności, żeby pokonywać silniejszych bossów. I lecimy z kolejnym limitem, Trinity. To może Ultima tym razem. O, nie skończyłem niestety. Także zdecydowanie wolę te turnieje niż te w pierwszej części. O, takie samochody mamy, to są te chyba z tego świata. Okej, czyli mamy tutaj trzy rodzaje ataków i jeszcze na końcu moglibyśmy to skończyć finisherem. Niestety nie udało się. I tu jestem finisherem. Podoba mi się Trinity Combo. Tak jak w pierwszej części, to polegało na tym po prostu, że oni tutaj tworzyli te takie jakiś wielki atak energetyczny, to tutaj jeszcze tutaj jakieś śmieszne rzeczy się dzieją. I to są wszyscy przeciwnicy? No chyba nie. Właśnie, pojawiają się jeszcze jacyś. Generalnie to jest ich jakieś powietrzna ekipa. Ale na przykład w pierwszym turnieju, w pierwszej części mieliśmy nazwy tych teamów, one były całkiem śmieszne, a tutaj niestety te teamy nie mają żadnych nazw. No póki co radzimy sobie całkiem dobrze. Tak długo jak tutaj możemy spamować tymi limitami, które za nas robią tej robotę. O, nie da się tutaj tego zablokować niestety. O, i to jest właśnie reflekt, tutaj takie napałe, po co wciskam sobie reflekta i nic mi nie zrobisz. Trzeba się bać, żeby ten limit gorszy nie spadł. O nie, bomby. No muszę niestety się healować, musimy poczekać na limity. O nie, oni byli silni. Nie mamy przedmiotów? Nie, mamy przedmioty. Także szybko tu jakieś... Nie możemy zrobić limitu, bo nie ma Donalda. Dobra, to jest trochę problem teraz. Co ja mam zrobić bez przedmiotów? Okej, udało się złapać tego typa. Double score mode, spoko. Jest już Goofy. Z lada moment powinien pojawić się też i Donald. O nie, długo nie wytrzymał Gubi. Ale udało się pokonać. No tutaj trzeba było ostrożnie do tego podejść. Także może od razu nie palmy tutaj tych limitów. Dobra, chuj. A! Pomyliłem przycisk. O! Donald właśnie nas wyleczył. Niezwykłe. Wow. Nie rozumiem tej pułapki polegającej na tym jednym psie. To nie więcej to wypaczy jakieś rzeczy na samoloty. No muszę się uciec do potionów. Ale to już jest chyba jakaś późna fada tego turnieju.
Blisko było. Jezu, ile Dolan leży nieprzytomny. Jeszcze tu jakieś. O Boże, centaury. No tutaj przydałaby się nam mana. Okej, teraz chyba zacznę jeździć. Dawaj, dawaj. Jedziesz, jedziesz. No i co, bez walki? I teraz byle dobrze reflektę sadzić. Okej, jeden mniej. Także z jednym już powinno być łatwiej. Nie! Kurde, zapomniałem, że to jest strasznie silne. Także trzeba czekać, aż się mana odnowi. O! No, mana odnawia się, nie mam czasu. O, ale miałem farta, że to tutaj im przerywa wszystko. Donald, lecz mnie, zostaw go! Ech. Tu już się zaczyna ten moment, kiedy nasze postaci głupieją. LOL, ale mi... To był jakiś taunt. O! No te walki stają się coraz trudniejsze, jeśli tutaj szybko nie spamujemy tym limitem. Też czasem tu będziemy mieli chyba taki moment, żeby troszeczkę odpocząć. Także tutaj tylko chodzi o przetrwanie, ale też żeby sobie ponabijać tutaj tych orbów. Jeszcze 20 sekund wytrzymać. Praktycznie zobaczcie, w ogóle nie spada z powietrza, a teraz dopiero spadł. Wydaje mi się, że chyba przy odpowiednio szybkim niszczeniu tutaj tych przeciwników bylibyśmy w stanie nawet wszystkich ich zniszczyć. Że chyba ich nie jest nieskończona, ale widać, że chyba ich trochę już jest mniej. Ale to tylko tak mi się wydaje, może tak nie jest. No to już przetrwaliśmy ten moment. Czy już będzie finał tego turnieju? Nie, jeszcze. Semi-final match, czyli to już tylko jeden został. Także jedziemy z Trinity. Jeszcze raz. Korzystamy, trzeba, abuzuję to, bo jesteśmy nietykalni po prostu, jak to robię te limity. A! No i tutaj właśnie wystarczyło po prostu spamować limity. O, i finał! Ale tutaj też będziemy spamować limity. Czy oni otrzymują w ogóle damage jakiś? O, nawet otrzymują i nawet to boli. I jeszcze raz. Czyli te zwykłe ataki ich nie bolą, ale taki na przykład już tutaj, ten finisher już jak najbardziej. Co się dzieje z tym Leonem? Czy mi to widzicie? Okej, i pamiętamy, żeby wykończyć każdego przeciwnika w tej grze, musimy zaaplikować mu finisher. Jeszcze... O i właśnie w ten sposób, więc chyba wygraliśmy tutaj ten puchar. To było trochę prostackie, no ale cóż, na ten poziom, pamiętajmy, to jest critical, trzeba korzystać ze wszystkiego, co mamy. No i otrzymujemy Protect Belt Serenity Germ, który się przyda do syntezy.
No i tutaj tych pucharów będzie bardzo dużo. Zobaczcie, ile umiejętności ma Goofy, a ile tutaj... Dalibyśmy mu to, dalibyśmy mu wszystko. To jest, zobaczcie, nawet limit command jest. To może wyrzucimy mu ten... Damy mu ten limit command. No i trudno, trzeba będzie czekać, żeby zdobywać te apeki. Pamiętajcie, że no, jednak mi wszystko Sora najbardziej potrzebuje apeków. Na razie zostawimy. Mamy jeszcze sporo. A, tu jeszcze są jakieś przedmioty. No nic, będą się pojawiać później kolejne, turnieje i będziemy brać w nich udział. Jak najbardziej. O, bardzo dużo defa. Okej, okay, i do... lecimy do mapy. No i na chwilę obecną chyba naszym dalszym celem jest po prostu zwiedzanie dalej tych światów. Nie mamy Magneta, więc nie wrócimy do Atlantydy, choć pewnie niektórzy bardzo by tego chcieli. No i teraz pojawia się pytanie, czy to i czy to. No najpierw przelecimy statkami po prostu. Do obydwu światów się dostaniemy, a później zobaczymy battle level i wybierzemy, co się najbardziej uda. High Wind level 5, to wygląda coraz dziwniej ten statek. Ale no to jest ten przyjemny fragment gry, w którym korzystamy z... no z tego zniszczonych. No, ludzie komentują. Także wiesz, nie jest to totalnie anonimowe. Oczywiście, no zdecydowanie tutaj można popracować nad oglądalnością. No taki widzę ciekawy klimat tego poziomu, tych stateczków. Wszystko zbudowane o to, że tutaj jakiś jeden konkretny stateczek nas stara się złapać. I zobaczcie, to są znowu Nobody statki chyba. Nie, to jest Hatlesowe akurat. Ale no, Nobody jedynie jakie spotykaliśmy do tej pory, to one były no właśnie tutaj w tych statkach. Także dziwne, że jeszcze tutaj Nobodysów nie ma w grze. Cały czas go odpychamy od siebie. No trochę to Wipeout to przypomina, nie powiem. Bardzo dobre gierki. Aczkolwiek oczopląsu można dostać od Wipeouta. O, ja w ogóle teraz sobie przypominam nawet ten utwór. I on jest przearanżowany tutaj. On w oryginale brzmi trochę inaczej. To nie pomyślałbym, że nawet do Gumisipów te utwory przearanżowywali. No tak zapierdziała ten statek, jakby nie było jutra. No zdecydowanie jest to no bardziej interesujące niż to, co mieliśmy w pierwszej części. Tam po prostu ten stateczek sobie, kurczę, tak chcąc nie chcąc zdryfował wręcz. A tutaj to po prostu mamy uczucie prędkości. Jest jakaś rozwałka. Naprawdę, no robi to wrażenie. Łaaa! Dobra, okej. Okay. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. A, bo to ten Harpes ich zniszczył, tych Nobodysów. Okej, okay, staramy się tutaj pozostać tutaj w środku, ale... Boi ten statek, trzeba go zniszczyć. Okej, okay, zniszczony statek ten Heartlessowy. Dawajcie zdrowie, dawajcie. I koniec. Fajny poziom, ale tego bossa nie rozwaliliśmy, ale gdybyśmy mieli silniejsze to na pewno byśmy to zrobili. I z każdym tutaj kolejnym... Z każdym kolejnym tutaj lotem odblokowujemy kolejne poziomy tych statków. A że ich jest jeszcze bardzo dużo, to... O Jezu, to w ogóle... Rozbudowane to jest o 1000% względem pierwszej części. Całe te latanie tymi statkami. Także Agrabah, battle level ile? 22. Ale polecimy jeszcze ten poziom i zobaczymy, jaki poziom, jaki battle level mamy w Halloween Town. I lecimy tutaj teraz
Invincible się nazywa chyba ten statek. Bring it on. O, też kurczę trochę. Zapierdala jak szalony. Możesz zgubić kalesony. Jesteś chyba popierdolony. Więc zapierdalaj. Polecam wspaniałą piosenkę z polskich czanów. No, chyba nie gorszy ten stateczek od tych High Windów. O, i to jest znowu ten sam przeciwnik. Okej, chyba dał nam spokój na razie. Chyba troszeczkę mniej targetów może ten statek namierzyć tym laserem. Ale jest chyba bardziej zwinny. Dobra, interesują nas te grube ryby tutaj. Żadnego bossa na razie nie widać. No naprawdę, bardzo mi się podobają te loty. Normalnie mógłbym nawet w taką grę grać, kurczę. Skupioną tylko i wyłącznie na lataniu tym. Także zobaczcie, jak można tutaj, to jest przykład tego właśnie, jak powinno się polepszać mechanizmy, jakieś tam tryby gry w grach, tworząc sequel. Oczywiście ja uważam, że Kingdom Hearts jest sequelem niemalże idealnym, aczkolwiek no pewnie nie każdy się z tym zgodzi, więc ja to rozumiem, oczywiście szanuję taką opinię. Ale no chyba mało kto tutaj nie zgodzi się z tym, że stateczki naprawdę otrzymały chyba jeden z największych improvementów w stosunku do pierwszej części gry. To jest zupełnie inna gra. To tak jakbyśmy wzięli naprawdę jakiegoś krapa porównali z naprawdę dobrze zrobioną grą. A to jest tylko element, to jest tylko minigra w Kingdom Hearts. No coś jeszcze zablokowaliśmy to. No dobra, już nie wnikam. To jest, ten system jest tak rozbudowany, w ogóle już myślałem, że to nie zagłębiało jakoś szczególnie. No i kończy się tutaj tę podróż i odblokowuje się Halloween Town, za chwilę sprawdzimy. Battle Level 24, więc zaczniemy od Agrabahu. Także po raz kolejny spotkamy się z Aladynem, z Jinem. Możliwe, że Jasmine'ą, oczywiście pewnie Jafar nadal będzie nas męczył, choć został pokonany. Bardzo interesuje mnie, w jaki sposób on wróci. Ale no muszę przyznać, że nie jestem fanem tego świata. Tak samo w pierwszej części, jak i w drugiej. Wprawdzie w drugiej są troszeczkę ciekawsze, ale... No nadal jakoś nie pociągał mnie nigdy Agrabah. Ale to też daleko mu do najgorszego świata w tej grze. Of course, I wonder how Aladdin and Jasmine are doing. Hey, maybe Riku's with them. Yeah, no tak, oni tutaj jakby cały czas szukają Kinga, Riku i próbują rozwiązać zagadkę Nobody'sów i Heartless'ów, tak? A zwłaszcza organizacji 13, Organization 13. Nie zapominajmy, o czym jest ta gra do tej pory. Uh-oh, it's a Iago! O, czy on nawet wie, kim jest ten... Kim jest papuga? No, I mean it's not the old me. I turned over a new peg. I'm legit. No more shit. Jest legitny. That's your new scam. You gotta believe me.
czoła! Let's go! Okej, czyli ta cała papuga próbuje ich przekonać, że przeszła na jasną stronę mocy. So, free as a bird, huh? Have fun! Gorsh fillers, he looks pretty sad. Goofy to kupuje. I want to apologize to Aladdin and Jasmine. Could you guys maybe put in a good word for me? Sure. We can do that, can't we? Miałeś tyle czasu, żeby to zrobić samemu. Dlaczego nagle chcesz od nich tej pomocy? Ech, Goofy. Tymczasem tutaj atakują nas Heartlessy, jacyś nakoksani bandyci. Ponadto z pierwszej części są tutaj zdecydowanie subgradowani. No to może na to spalimy Wisdom formę i poekspimy sobie. Zobaczcie, dawno nie mieliśmy tej antyformy. Magia oczywiście ma taki improvement. Koniecznie tutaj Shadow trzeba jak najwięcej rozwalić. O nie! Nie chciałem, żeby ta scenka się skończyła. Where are they all coming from? A zobaczcie, atakują nawet tego Iago. No, to chyba próbują nam pokazać, że Iago tutaj uchronił ekipę. Ale na pewno nie zrobił tego intencjonalnie. No, pewnie by sobie poradzili. No, ale dobra, przyjmijmy, że nie. Czyli co, nagle Aladdin, kurczę, przeprowadził się z miejskiego szaletu do pałacu? Też tak chce. To jest dopiero awans. Z ulicznego szaletu do miejskiego pałacu. Prawdziwy człowiek, a nie pies. Okej, na pewno eterów byśmy trochę chcieli. Kupimy 3 sztuki. Brzmi jak dobry przedmiot, ale na razie się wstrzymamy. Już nie takie rzeczy tutaj były potrzebne. Okej, który poziom w ogóle mamy? 21 poziom, w ogóle myślałem, że mamy trochę wyższy poziom, także trzeba przyznać, że ten turniej to nawet nam nieźle wyszedł. On był przewidziany na 25 poziom. I to jeszcze na criticalu. Także no wiadomo, że to oczywiście polegało na takim głupim spamowaniu tych... na głupim spamowaniu tych limitów. Ale styl. Okej, tutaj jak widzimy, oni tutaj sobie tak łażą sami. A to oznacza, że nie będzie walki na pewno. Więc to jest okazja dla nas, żeby sobie tutaj wszystkie skrzynki z tego wielkiego pomieszczenia pozbierać. Ono jest bardzo duże, jak widzimy. No i musimy niszczyć oczywiście chyba bazar. Nie? Tak ja mam to wziąć, przepraszam. A dobra, czarem trzeba zniszczyć. Tutaj te... budy. Tak rozwalał je, bo wydaje mi się, że pod niektórymi z nich kryją się skrzynki. Także nie do końca... nie do końca pamiętam, aczkolwiek myślę, że tak chyba było. Próbuję sobie przypomnieć, jak grałem w to kiedyś dawno temu. Tymczasem tam na horyzoncie kolejna skrzyneczka dla nas. Zbieramy jak psa. Mroczny kawałek, spoko. I kolejny kawałek puzzla. Tu chyba aż właśnie się prosi o skrzynkę, takie miejsce. Syk. Jak do kibla. Jeszcze jedna skrzyneczka, no proszę bardzo, jeszcze jedno, bo tutaj same. Jeszcze jedno, je, Boże, sypią się skrzynki jak psy. Ale to są same niemalże fragmenty do syntezy, czyli to, no, ta gra tak mocno stawia na to, żebyśmy poszli robić, syntezować. A nawet bym się przeszedł, może dostaliśmy coś fajnego. W każdym razie odnowiła się mana, więc chcę jeszcze tutaj troszeczkę tych straganów porozwalać, zanim ruszymy dalej.
Tymczasem utwór jest niemal identyczny jak w pierwszej części. Troszeczkę tylko przearanżowany. A względem oryginalnego Kingdom Hearts chyba w ogóle nie ruszony. No cóż, no jak mówiłem, no nie jestem wielkim fanem tego świata, ale no są gorsze. Jak dobrze wiemy, są gorsze światy. Okej, wychodzi na to, że chyba coś mi się powaliło z tym, że te skrzynki jakieś są pod tymi straganami, okazuje się, że nie ma nic. Także idziemy do pałacu. Jasmine. I co, i Jasmina sobie tak stoi. Pamiętamy, że była księżniczką. Księżniczką światła, która miała całkowicie czyste serce i była wykorzystywana przez Maleficent, żeby odtworzyć Kingdom Hearts światów. You helped Aladdin defeat that awful Jafar and save Agrabah. All in a day's work. Ah, lip sync. It looks like the Heartless are up to no good again. Is there any way we can help you out? I zobaczcie, on już tutaj za plecami siedzi, szpieguje. A nie, bo on się nie chce jej pokazać, bo on się boi, że ona go tam opierdzieli. I'm not sure. Usually he's the same cheerful Aladdin, but sometimes he just seems sad. Władza go przytłoczyła. He leaves the palace and goes off by himself all the time. Idzie chlać. I asked him about it, but he says nothing's wrong. He's gone again today. I co, i ciche dni. Come back this time. Hey, maybe he's got a secret girlfriend. O, bardzo dobra uwaga, właśnie to o tym myślałem. Iago, quick, Sora. Catch him! And I'll warn the guards and everyone in the palace. Znaczy widzimy, że jest ten beef. Beef na papugę. Aż poszła po straż, żeby złapać papugę, rozumiecie to? Nice move. Maybe it's something you said. Gee, maybe we should go talk to Aladdin. No i pojawia się pytanie, czy on naprawdę jest tutaj taki... Czy on naprawdę chce oczyścić swoje imię, czy po prostu tutaj jest jakimś chamem ze wsi? Małpa ukradła lampę. To już było. Czyli co, czyli Aladdin, zobaczcie, mieszka w pałacu i tak dalej kradnie. Kurde, stare zwyczaje nie... Put a leash on him. Stare zwyczaje. Look, I'm sorry. You should be ashamed of yourself, Abu. No hard feelings? Czarna lampa, tam chyba jest Jafar zaklęty. Więc chyba o to Aladdinowi chodziło, Abu? Żeby odzyskać tą małpę, tą lampę, żeby pozbyć się Jafara raz na zawsze. Hey guys, sorry about earlier. I was kinda in a hurry. What happened? You know Abu, he couldn't keep his paws off that lamp. Oczywiście. Złych te kleptomańskie praktyki. Chamski nawyk. Ej, jak to mówią, możesz wyjść ze wsi, ale wieś z ciebie nigdy. Co, nie ma Gina, spoko. Zobaczcie, nie ma tych straganów, które rozwaliliśmy. To jest jakaś dziwna animacja, sorry, w tym momencie. A, czyli oni nawet o tym nie wiedzieli. Okazuje się, że on tutaj... Że on tutaj informuje typów o tym, że tam jest Jafar, trzeba coś z tym zrobić. Czyli trzeba będzie jednak ukraść tę lampę, albo odkupić, albo coś zrobić. No, trzeba odzyskać lampę. Okej, niech, że tak powiem, Aladdin weźmie udział tutaj w naszych walkach. Jest też jakiś limit command, tak? Czyli będziemy mogli zrobić limit z Aladdinem. No to idziemy do handlarza, a handlarz chyba był niedaleko. Tymczasem pojawiają się Heartlessy. To użyjemy
Użyjemy tego limitu, zobaczmy jak on wygląda. Czyli po prostu naginają typu. Ciach, ciach, ciach. No spoko, niech będzie. Co to jest? Okej, okay, rzuciłem Heartlessen, jakiś biały latający shit. Nie było jej do tej pory. O, zobaczcie, Ether dostałem od Aladyna. Fajny prezent, dzięki gościu. Ale zobaczcie, czasem nawet faktycznie potrafią pomóc ci towarzysze. I wchodzimy do sklepu tutaj. Znaczy, oni najpierw chcą odkupić. Dobra, czyli trzeba będzie go jeszcze kupić czymś, co w jego opinii będzie jeszcze cenniejsze od tej lampy. Także będzie jeszcze poszukiwanie skarbów. Oni cały czas są słoni na niego. Czyli wygląda to, że tutaj papuga się musi bardziej napracować, żeby odzyskać szacunek. Jeśli kiedykolwiek w ogóle jakiś miała. Także zobaczcie, niby tutaj poziom jest tutaj taki bardzo niby wyrównany, a w rzeczywistości rozwalamy tak naprawdę jak chcemy. No dobra, rozwalę tutaj resztę tych, może faktycznie jest tak jak mówiłem. Zobaczcie, ile tu jest tych straganów. A, te stragany rozwalają się wręcz same. Okay. O, zobaczcie, czyli tutaj tego można nawet samemu używać tego Trinity Limitu. Czyli to jest trochę śmieszne, taki limit, którego można używać samemu. To jest chyba powrót tam do tego. Tak, to już byliśmy, wracamy. Ether. O, chcę tutaj sobie porozwalać te. Czy to też da się rozwalić? Oho. Niestety spaliłem całą manę. Czy czat się bloknął? Zobaczmy. Dobra, okej, okay, teraz faktycznie się bloknął. Ale już powinien działać. Już powinno działać. Teraz faktycznie się popsuł. Wcześniej to był fałszywy alarm. Sprawdź teraz, napisz coś. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie ma czasu. Kurwa, no mógłbyś napisać cokolwiek, nawet gówno. Wybrałeś najgorszą możliwą opcję, no ale cóż. Spaczone umysły. Nic na to się nie poradzi. Okej, widzę, że nawet nie muszę palić tej many do tego. Także nie wiem, że tak powiem, dlaczego wcześniej to się nie chciało otworzyć. Aladdin, widzę, ma chyba umiejętność, która sprawia, że przy atakowaniu wylatują te kulki do many, co się nam bardzo przyda. O rany, grubas! O, Foxo, prawie stuwa. Tam widzimy, jest już puzzle, ale on nie będzie nam na razie potrzebny. Okej, okay, czyli chyba po prostu tutaj w samych tych straganach się to nie kryje, ale po prostu stragany mogą jakby blokować zasób na tych niektórych skrzynek.
Więc i tak trzeba było je rozwalić. Tu bierzemy skrzynkę z Mithril Gemem. I tam jest chyba też powrót do ograbach. Tak, więc nie ma sensu. To wychodzimy. Szukamy skarbu dla handlarza. Już nie powiedziałbym, że Żyda, bo raczej Arab, ale kto wie. No to takie śmieszne trochę, że akurat tutaj sobie rosną jakieś roślinki na środku pustyni. A, widzę, że tam tych oaz trochę więcej jest. I co tutaj dostaniemy z tej skrzynki dużej? Skill Ring zwiększa się ekstremalnie wręcz, jak to opis sugeruje, poziom AP naszych postaci. To może nawet taki ekstremalny tutaj AP ring damy, kurde, takiemu Gubiemu. Żyj to. I może teraz damy mu jakieś umiejętności. Gubi. 3 punkty. Och, ekstremalnie aż 3. Och, po prostu co za ekstremum. To i tak czekamy na jeszcze jeden punkt, żeby mógł sobie Gubi dać second chance'a. O Boże, Gubi, please. To na poziomu nie wybiliśmy jakby tego. Okej, okay, teraz sprawa taka. Jeszcze raz chcę sprawdzić sobie puzzle. Może już będziemy mogli coś złożyć teraz znowu. Parę puzzli zebraliśmy. Aż jeden, dobra, okej, okay, trochę mi się powaliło. Nie, trochę więcej. No, jeden kawałek puzzle doszedł. To chyba dobrze układamy nasz obrazek. No to jest chyba łeb Gubiego, tak. Dobra. Także jest progres, jak widzicie. Jest progres. Dobra, idziemy, nie ma czasu. Nie ma czasu, nie ma czasu. No to jest też ten fragment znowu jakby Kingdom Hearts, w którym tak bardziej bawimy się w te światy disneyowskie, aniżeli w tą oryginalną fabułę, ale jak już to się rozpędzi, to ohoho, się będzie działo. Uwierzcie mi. Tymczasem spotykamy znowu Pita, który znowu coś tutaj, kurde, rzeźbi w gównie. Okej, nie mówcie mi, że znowu będę walczył z tym... Z tym Gubem. Okej, to jest chyba okazja właśnie, żeby sobie poekspić na tych Heartlessach. Jest dużo słabych Heartlessów, a każdy jeden Heartless jest warty tyle samo, więc nie ma różnicy, czy ja zabiję... jakiegoś grubasa, czy zabiję jakiegoś... małego Shadowa. Exp jest taki sam. Więc koniec końców będzie się opłacało i tak najbardziej w pewnym momencie expić na jakichś Shadowkach. O, widzimy, że właśnie forma to większy poziom. Bardzo ładnie. O, niestety szybko się skończyła. Ale zużyła tylko 3 pachy, więc jeden pasek jest gotowy. Tymczasem tu jest chyba jakaś taka inna wersja tych bomb. No póki co Heartlessy nie są jakimś wielkim wyzwaniem tutaj w tym świecie. Więc wychodzi na to, że tutaj jakby też idąc do tego Koloseum troszeczkę sobie ułatwiliśmy sytuację, podekspiliśmy ponad programowo. Mam tendencję straszną do używania liczby mnogiej na tym streamie, ale to chyba dobrze. Aczkolwiek dla niektórych może by się to wydawać dziwne, że tutaj cały czas mówię wręcz w liczbie mnogiej. No to też no jakby sprawia, że też jakby wy możecie tutaj się odnieść do tego, co ja tutaj robię. Tak, znowu Aladdin, niestety. Lepsze to niż znowu Atlantika. Dosyć sprawnie przebijamy się przez zastępy Heartlessów. Kolejny puzzle. Jest puzzle. O, 2 grubasy, dobra. To je lodem. Okej, okay, może wachniemy sobie jakąś kometę dolaną. O, siła się zwiększa. Czekałem na to. Ach.
Oglądajmy, jak zwiększa się siła. Proszę bardzo. Cyk. Tak było. Tak, szkaluje Atlantydę, żeby nie było. Zawsze i wszędzie Atlantyda głównym będzie. No i co? I teraz strzelam, że oczywiście znowu mapa. Będziemy musiała zrobić swoje. Także widzimy, że to nawet takie bardzo podobne pomieszczenia też. Znowu jesteśmy tutaj w tym Cave of Wonders. Też tutaj będziemy aktywować jakieś pułapki. Niemalże kopia tego, co była w pierwszej części, tylko tutaj jeszcze po prostu gameplay trochę inny. Okej, co mamy zrobić? No musimy sprawić, żeby Abu dotarł do tego piedestału z tą sietem. Okej, czyli mam wciskać trójkąt po prostu, tak? Widzicie, to ma niby wprowadzić taki to ma wprowadzić trochę jakiejś takiej świeżości w tą grę, a w praktyce są to czasem bardzo takie pointless te eventy, chociaż teraz są spoko. Jak choćby ten, kiedy spierdaliśmy się nad Hadesem. O, czyli pułapka została wyłączona, a figurka zamienia się, no właściwie znika i odsłania przejście. Ale to sprawiło, że odblokowało się dużo jakichś umiejętności. Sprawdźmy, Donald Blizzard. No tylko tutaj też, no tak samo jak w przypadku Goofiego, brakuje nam trochę HP-ków, ale Sora też to się trzymał. A Auto Wisdom, spoko, to już chyba za ekspienie tego Summon Boost. Dobra, zostawimy to, może się przydać później. W odróżnieniu do tego kurczaka małego, późniejsze samony są fajne i nawet potrzebne. Także tutaj, no nie bez sensu to dałem teraz. Nothing happens. Spoko. Okej, zapiszemy grę. Za chwilę będziemy mieć znowu 4 paski drive bara. Więc znowu tutaj chciałem poexpić Wisdom formę, która powinna nam w przyszłości dać właśnie coś w rodzaju do Shrolla. Ten unik taki. Tymczasem co, to jakieś arabskie napisy? Complete your task within time, coś tam. No dobra, activated. Zobaczmy, co się wydarzy. A, no tak, łatwo pokonać przeciwników. Na co? Czego się możemy spodziewać? A, tylko że to chyba na to są heartlessy. A nie, to są heartlessy, tylko takie zamrożone, śmieszne. O, puzzle! Ciu, piu. O nie to chciałem użyć, no dobra. Piu. Śmieszna tutaj jest ta forma, Wisdom. A zobacz, jak szybko się odnowiła mana. A, kolejny puzzle. Piu. No niestety, skończył się już nam. Skończyło nam się niestety już drive form, walczymy normalnie. No nie mam pojęcia, jakie tam były cutscenki. Być może masz rację. O, nową umiejętność, takie pieprznięcie w ziemię. Bardzo podobne do tego, co robi Tekarim. Ale on tutaj to scharge'uje. Hehe. To ja będę czekał, aż spadniemy. Spadamy bardzo długo. O, jeszcze 32 sekundy. A! Dobra, jest puzzel. Jedziemy z nimi szybko, nie ma czasu. Zapomniałem, że jest na czas. A, Dolan szybko to zrobił. I skończyło mi się dzisiejsze piwo. Niestety. I to się czasem kończy. Dwie skrzynki, kolejny save. Zobaczcie, jak często to save'y są. Nie tak jak w poprzedniej grze. I to pewnie mapę dostaniemy, no oczywiście. Okej, chyba tu można wrócić na górę. Zapisujemy grę.
I wbijamy. Magicznie zamknięte drzwi. No widać, taka magia, że aż się sam otworzyły. Także chyba niezbyt zamknięte te drzwi magicznie, ale cóż. Także co nas tam czeka? Strzelam, że pewnie walka z bossem. A, znowu jesteśmy w tym pokoju ze skarbami, tylko tym razem trochę inaczej na niego docieramy. Ale wy tak nie wołujcie, bo już tam byliście, więc dziwi mnie to, że tutaj jakieś wow jest nagle. Dobrze wiecie, po co tu przyszliście. Także nie róbcie z nas idiotów, o. No, to wygląda na wystarczająco cenne. Ale jest i Pete. O, chyba będzie walka z Pete'em. A, zakradł się. No i co? Sure looks valuable. Great. Now let's go get that lamp. We gotta keep Jafar bottled up, or he's gonna destroy Agrabah. Czy oni go kuszą, żeby ukradł tą? Okej, czy to chyba jest jakiś taki wątek tego, że Dolan tutaj jest jakiś strasznie chciwym gnojem i chce wszystko ukraść? A Pete chyba tutaj zawsze bohaterom będzie chciał przeszkodzić. W jakiejś strasznej ciemności będziemy walczyć z Heartlessami teraz. No teraz takich maluszków się pojawiło. Więc chciałbym, żeby teraz mi była ta drive forma, niestety chyba nie damy rady jej wygenerować. No to możemy odpalić na przykład Limit z Aladynem. Jesteś z powrotem, to gdzie byłeś w takim razie? Co to znaczy? I'm back. To chyba my jesteśmy back, a nie ty. No i niech będzie. Okej, pobiliśmy rekord tego limitu. O Jezu, tutaj tak bardzo by ta forma koksała. A nawet jedziemy. Zobaczcie, jak szybko koksamy. Quick run otrzymaliśmy umiejętność. To jest chyba właśnie nasz odpowiednik dodża w tej grze. Pio. Mało miejsca. Tutaj te grubasy mają przewagę, że mamy bardzo mało miejsca. Ale już i one giną. Także i Dolan dostaje poziom. No, ile tam bonusów, jeszcze HP dostaliśmy czy coś, ale ważne, że ta forma tu wbija level. Także bardzo się opłaciła ta walka tutaj. Pete chciał nam zaszkolić, a bardzo nam pomógł. Hello? Generalnie Heartlessów. Doctor, why didn't hand it over? Oh no, okay. I'm trading it for treasure. This lamp is going to bring me riches. Czyli Pete ubiegł naszych bohaterów. Jeszcze kurde siłą go goni. Kurde, na piechotę. No dosyć szybko nam się te w ogóle drive paski odnawiają. Ja tu chciałbym tylko grę zapisać. Także skończymy ten świat i zobaczymy, co będzie dalej. I wtedy podejmiemy decyzję, jak długo będzie trwał dzisiejszy stream. Ale spodziewam się, że koło 8, no może krótko po 8 go skończymy. Okej, okay, jest ten quick run właśnie. O, i to jest właśnie nasz odpowiednik. Odpowiednik naszego Dodge Rolla w tej grze, czyli nie będzie takiego Dodge Rolla samego z siebie. Ale będziemy mieli ten taki dash. No cóż, zawsze coś. Lepsze to niż nic, także już słuchajcie, prawie nasza postać jest gotowa do gry. Na 20 poziomie. Ha!
Ohoho. Ale warto ich bić, dużo jak spadają. No gdybym miał wybrać, chyba też ten... Też zdecydowanie wybrałbym... Port Royal. Ech, no nie przebijemy się przez ten płomień, trochę takie niekorzystne miejsce dla nas. Jakoś więcej ekspa zaczęliśmy dostawać, nie wiem czemu. Dobra, wiecie co? Zobaczcie, że możemy tutaj tymi strzałami atakować bezpośrednio. Nie musimy tutaj za plecy chodzić. O, nie chciałem się leczyć, ale niech będzie. I znowu, on wrócił. On ciągle mówi, że wrócił, czyli to tak jakby go nie było i ktoś na to czekał w ogóle, nie? To takie trochę jak Snake mówi. A, kept you waiting, kurde. A tutaj, że tak powiem, no nikt na Aladyna jakoś specjalnie nie czekał. Przynajmniej nie wydaje mi się. O, znowu grubasy. Dobra, to machniemy ich może limitem. No podbij go, Dolan, podbij. Czemu nie chcą zlecieć w górę? O, to dopiero ten finisher sprawia, że oni lecą w górę. No cóż, chyba warto było tutaj limitem potraktować obydwu panów. No okej, wchodzimy, tam uciekli chyba. No i co, złapie go? No, ukradł lampę. Czyli to już nawet nie jest handel, tylko zwykła kradzież. I co, jak będą się kręcić w kółko. A, zobaczcie, papuga pomogła. Kładła Pitowi lampę. I odda naszym bohaterom, czy nie? No nie mówcie mi, że... A, to jednak oni jeszcze przyrypali. No, po prostu komedia się dzieje, straszna. Jezus Maria, jakie debile. O Boże. No cóż, jeden wart drugiego. Nice try, Birdbrain. Just wait till Jafar's free. He's gonna make one beauty of a heartless. Czyli jak zwykle, Pit chce wszystkich tutaj tych wilanów zamienić w heartlessów. Na usługi Maleficent. A tymczasem totalnie z dupy pojawia się Genie. Oczywiście nie jest to Robin Williams, jak zwykle. Al! It's been eons! Al, you princely little muffin, you! Okej. Z jakiegoś powodu Genie uważa, że Pete jest z Aladynem. Jeszcze mu wpierdzieli. Of course, what am I saying? You're living at the palace now! Aladdin! Jasmine! I can just picture it! Wait, tell me, am I being a pest? Just a big blue pest? Oh, who cares, Al? I'm just so glad to see you! Genie! Oops! I'll teach you to make a fool out of me! To jakby cała ta gra polega na tym, żeby robić z niego debila. Time for plan B. I'm finishing you mugs off right now. Okej, kolejna walka z Pitem. A chyba nawet nie z Pitem, tylko z jego heartlessami. Okej, jakieś dwa elementalne grubasy. Tylko szkoda, że nie mamy... Mamy...
One tak nie bolą jeszcze. Aha. I tutaj wrzucamy jednego na drugiego. Wrzucamy Goofiego. Nie, nie tą formę chciałem. Shit, dobra, revert. Fuck, straciłem drive paski. Chciałem odpalić Valor formę, żeby sobie poekwić. I odrzucamy z powrotem. Łap swojego kumpla. Dobra, to może pojedziemy Trinity tym. A nie, jeszcze tutaj mam okazję na komand. Na komendę. O, tu jest jakaś komenda. Ten. Ech. Walimy z Gubim. Przerzucają kręgle. No zobaczcie, te limity są naprawdę potężną bronią. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy totalnie nietykalni. Na chwilę obecną tutaj te Heartlessy nie są jakimś wielkim zagrożeniem. Totalnie kontrolujemy walkę. One tutaj po prostu w pewnym momencie zamieniają się w te swoje mniejsze wersje, ale te reaction komendy sprawiają, że to się staje dziecinnie proste. Lubię reaction komendy, ale jeśli są tutaj tak abuzowane jak w tej walce, to nie jest zbyt dobre. Dobra, i teraz możemy walornąć się, ale no nie, antyforma, nie chciałem jej. I zobaczcie, w antyformie nie zniszczymy naszego przeciwnika, nie ma finishera antyforma. Ale możemy przy okazji, o też nie możemy korzystać z... Nie możemy korzystać z reaction komendów, ale zobaczcie, bo jechaliśmy in HP. Dobra, trzeba się, nie może się revertnąć, trzeba to po prostu wytrzymać do końca. A. No i dopiero tu się skończyła walka. No, chciałem poekspić Valor formę, a tymczasem uruchomiła nam się antyforma, niestety. A ja wam powiem zaskakująco, że jak ja pierwszy raz grałem w tę grę, to ona mi się, to ta antyforma uruchomiła mi się niemal pod samym koniec gry. Musiałem mieć strasznego pecha, że przez tę całą grę mi się prawie w ogóle nie uruchamiała. I byłem bardzo zaskoczony tym pod koniec gry, że to w ogóle coś takiego jest w tej grze. No i dwa potężne Heartlessy pokonane, dwa wielkie serca wypuszczone w świat. Pete oczywiście ucieka, nasi bohaterowie niezbyt kwapią się, żeby go ścigać. I ja go kurczę z lampą Jafara, co zrobi teraz? No tak. Zamknął go tutaj, tak jak w filmie było. W tym jakiejś trumnie. Tam w sarkofagu. No Gubi byś pomógł trochę, a nie się lumpisz. No to będzie chyba koniec tego świata. Także chyba zdążyłem spokojnie jeszcze jeden zrobić. Więc wychodzi na to, że... gołąb, kurde. Także ten gołąb odzyskał, kurde, swój honor. No tak, ale jeszcze musi się otworzyć ścieżka, czy nie? No i znowu Aladdin uciekł do swojej kochanki. Jean znika. A, no tak. Małpka kleptomanka. No i oczywiście wszyscy się wypieprzyli, a złapali małpę, złapali. He must have secretly stolen it from the Cave of Wonders. No i Doran sam by sobie to zatrzymał. A jaki kurde cwaniaczek, widzicie? Ale on jest hamem. Ale wychodzi na to, że było to potrzebne, bo będzie to otwierało właśnie przejście. Czyli nie było to zbędny wątek, jak się okazuje. Także kolejna brama zostanie otwarta. Ale my mamy świat do odwiedzenia, Halloween Town. Tam będziemy teraz zmierzać po raz kolejny. Po raz kolejny Jack Skellington. Ale ja z wielką chęcią wrócę do tego świata. Bardzo mi się podobał w pierwszej części, w drugiej części jest równie dobry.
Sora? What is it? I think it's time for us to go. No, nigdy tego nie wyjaśni jakoś szczególnie, tylko o, musimy spadać. Will you be back? We will. I promise. No dobra, zwijamy dupę. Pokonaliśmy tutaj Pita, trochę Heartlessów. O, Lampczan, zobacz, mamy nowego Samona. Także użyjemy go. Później. O, tymczasem tutaj już jakaś scenka fabularna. Chyba final mixowa. Pluto? W tym dziwnym mieście? Axel? Okej, Pluto szuka Axela. W tym jakimś mrocznym mieście, w którym widzieliśmy wcześniej Roxasa i tego, i Riku. Jak chcę o tym pomyśleć teraz, to jest to dosyć śmieszne, ale no skupmy się tutaj na tej scenie. Zobaczmy, Axel wszedł do tego mrocznego portalu, ale pozostał jakiś jeszcze jeden i Pluto w niego wskoczy. Właśnie w sumie nie wiem, co się wydarzyło z Pluto po Chain of Memories. Aha. Tymczasem Kairi już w nowych ciuchach. Co? Co on od niej chce? Zobaczcie, on wiedział dobrze, gdzie polecieć. No ciekawe. Why don't we go see him? Sora? O, i Pluto też leciał do tego świata tutaj. O! Więc to chyba nawet nie jest prośba, tylko groźba. Jeszcze jeden portal? Czy to jest to, co stworzył Axel? We've got something in common, Kairi. You and I both miss someone we care about. Hey, I feel like we're friends already. Oj. You're not acting very friendly. Nawet nie wiesz, kurde. Nawet nic nie wiesz, dziewczyno. You know nothing. Tymczasem gdzie oni się dostaje? W jakieś bardzo dziwne miejsce. W którym mamy mnóstwo symboli nobody. Hey, what is this place? Także chcą spotkać się z Sorą, Kairi była gotów wejść do portalu nieznajomego. Który tylko się na niego powołuje. Okej. Okay. Jakaś kolejna zamaskowana postać. Być może członek organizacji. No, Pluto podróżuje sobie między światami. I gdzie on ją przeniósł w sumie? Do Twilight Town. You and that dog came flying out of a hole in the wall. You nearly gave us heart attacks. Fajna akcja, siedzicie sobie kurde w mieszkaniu i nagle w, kurde przez dziurę w ścianie wpada kurde Padna i z psem jeszcze. Okej, okay, odblokowuje się kolejny świat. Już widzimy, co to za świat. Bardzo dobrze znany film Król Lew. Ale pojawiło się Twilight Town. Więc zanim się zajmiemy tymi światami, chyba będziemy musieli odwiedzić Twilight Town. Także Król Lew pojawi się. Pojawi się w tym świecie. W tej grze. Ale następna kolejca Halloween. Ale lecimy najpierw do Twilight Town. Bo coś tu się od Janie Pawla. 28 poziom battle level, więc trochę wcześniej, ale lecimy. Nie, te wstrętne tekstury budynków, plus, jak możecie tak szkalować te wspaniałe miejsce, jakim jest Twilight Town? Okej, coś się z Cypherem dzieje, tylko... Tylko może powiedz. No, byłoby spoko, nie mam przeciwko. Nie mam nic przeciwko Kairi ze ściany. No dobra, chyba nie mieliśmy nawet okazji właśnie pozwiedzać zbytnio tutaj tego miejsca w Twilight Town, także korzystamy z okazji i zbieramy przedmioty. Witamy Mariana, który przybył tutaj nas oglądać. On chyba specjalnie czekał na to, aż tutaj te wszystkie nudne rzeczy się wydarzą i przyjdzie po prostu już na jakiś rozwój fabuły. O, tymczasem możemy tu porobić jakieś
No musimy robić te przedmioty, żeby expić naszą syntezę, także tutaj postaram się zrobić taki jeden ring. Extremely zwiększa AP i jeszcze taki ring co zrobi, też zwiększa siłę i AP. O i teraz już możemy, w związku z tym, że zwiększa nam się poziom, możemy już używać innych przedmiotów. Znaczy używać innych, innych materiałów. Także sprawdźmy tutaj te przedmioty. Tymczasem tu się mnóstwo rzeczy wydarzyło. Sprawdźmy to. Finishing clip. Okej, czyli to dociśniemy kwadrat i coś tam się wydarzy, ale jeszcze nie wiem, czy to jest potrzebne. Więc na razie odciśniemy to. Kurczę, uwielbiam ten motyw muzyczny. Bardzo to jest kojąca muzyka. No i mamy tutaj Giniego, nowy ten. Genie has many limit attacks and can transform into various forms. Super, świetnie, dużo mi to mówi. Dużo się dowiedziałem. A, całkiem dobre są te ringi. Także używamy. Nie trzeba być takim ofensywnym, Marianie. Dobra, zostawimy to tak. Jeszcze tu się jeden slot dla Goofiego nas odblokował. Dobra, trochę wzmocniliśmy jeszcze postacie. Nieznacznie, ale zawsze. Tutaj w sklepie też kupimy fajnego. Zobaczcie, w tym sklepie też możemy kupić jakieś rzeczy, ale raczej nie ma większej potrzeby. Sprzedajemy wszystkie tenty, ja nie mam pojęcia w ogóle, kto to wymyślił. To jest coś, żeby sprzedać po prostu. Zarabiamy kasę. I zobaczcie, jest też deskorolka dla Sory dostępna. Czyli Sora też potrafi naginać, nie tylko Roxas to umie. A i zobaczcie, też airwalk taki normalnie jak w Tony Hawk'u. No, właśnie sprzedałem tenty. Oho. Możemy walczyć z pszczołami, tak jak Roxas. Także niezbyt wiele się różnił ten sztuczny świat stworzony przez Deeza od tego prawdziwego w Twilight Town. No, szukamy skrzyneczek. Moar skrzyneczkas. Gdzie są skrzyneczki? O, tu, chodźmy. Okej, kolejny AP boost dla nas. Dobra, ho. Zobaczcie, kurde. Czy rodny Mulen tak potrafi naginać jak Sora? Wątpię. Też kiedy on się tego nauczył. Widzicie, to jest taki fragment o Sorze, którego nie wiemy z fabuły. Okej, chciałbym najpierw wejść tutaj do Woodsów. Nie, akurat ten fragment, w którym jeżdżę deską, to nie jest ten fragment. Żadnych przeciwników póki co. Miasto jest całkowicie puste. Także to jest dobra okazja, żeby właśnie sobie pozbierać te skrzyneczki. Cóż, jak najbardziej wykonalne, jeśli jesteś Keyblade Masterem. Dobrze pamiętamy tutaj tą posiadłość. Byliśmy już tutaj, ale nie mogliśmy wejść do środka wtedy. Możliwe, że teraz już będziemy mogli, tylko chciałbym tu wskoczyć na to gówno. Nie, ty kurde. Sora, ty. Dobra, chyba jednak musimy się po prostu wyposażyć w... Dobra, czy jednak nie da rady. Musimy się wyposażyć w lepsze umiejętności, żeby zdobyć ten kawałek puzzla. To lecimy do sandlotu. Odkryłem, że właśnie mogę się teraz tak gibać.
Można na różne odległości tym lecieć. Jak się trzymam kwadrat, lecę dalej. A jeśli tylko wcisnę lekko, to na bardzo krótką odległość. A to wianków przypadkiem już nie było. O, skrzynka, 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 skrzynka. No i tutaj coś ma się dziać z Cypherem. Och, no Nobodysy, po raz pierwszy od bardzo dawna. Gang Cyphera pokonany przez Nobodysy, przez Dusky. I będziemy ratować Modupsko znowu. No to chyba opcja, żeby poekspić Valorformę. No i nie ma tym razem antyformy, więc możemy ponaginać. Oj, Lexpa, zobaczcie, threshold się zmienił. Reaction boost. To chyba reaction komendy będą silniejsze. Być może jest tym coś co mówić. Też zobaczmy, tam jest zupełnie nowy rodzaj Nobodysa, którego jeszcze nie widzieliśmy. Jakiś taki spory gówniak z wielkim mieczem. Weźcie pod uwagę, że ja tutaj w teorii jestem underfarmed trochę, jak na ten poziom tego świata. A! Silne gówno. O, ukradliśmy mu ten jego miecz. Możemy go naparzać nim. Ach, pięknie. Znowu skradziony tutaj miecz. Wciągamy wszystkich przeciwników. Na razie tutaj korzystamy z tych tanich reaction commandów. Ała, 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 ała. A, a! Chcę to włączyć! O. Dobra, robi się trochę ciężko. Uciekamy! No, ciężko tutaj tych trzech koksów właśnie. Ech, okej, okay, czyli tutaj na tych koksów chyba trzeba będzie jakiegoś limit form zastosować. Czyli tutaj byle nie palić głupio many. Bardzo ciężko ich trafić, oni się tam wtedy na chwilę zamieniają w ten miecz, są totalnie nietargetowalni. Trzeba wyczaić ten moment, kiedy na chwilę wracają do tej swojej formy, tylko jak jest ich trzech, to robi się to dosyć ciężkie. Pamiętamy, nie mamy cały czas umiejętności typu Once More, Second Chance, które by nam tu bardzo pomogły. Także tutaj zdecydowanie też zostawię sobie tę Valor Formę na później. Pokonamy tutaj tych Dusków normalnie. A to trochę trwa bez Valor Formy. Okej, pojawił się już duży grubas. Czy grubas? To właściwie jest jakiś koks, a nie grubas. O, dobra, on leży pokonany. To trochę słabo. Będziemy mogli użyć tylko limitu z Goofim. Tylko to też mana musi wrócić. Zbieramy kuleczki. O! Wyczuł dobrze. Także to się wydaje tanie, ale nie jest takie w rzeczywistości. No i teraz będzie chwila prawdy. Nie ma Dolana jeszcze, więc używamy limitu z Goofim. Teraz pytanie właśnie, kurde, to był błąd, przynajmniej zyskaliśmy trochę many. Okej, Leaf Bracer tu ładnie zadziałał, ale no jesteśmy w trochę słabej sytuacji teraz. Tymczasem po zablokowaniu to jeszcze wpadł taką stazę jakoś i dzięki temu łapiemy tą pałę. Wszystko sprowadza się do tego, żeby tą pałę dobrze złapać. Brzmi to źle,
Ale tak w rzeczywistości jest. O nie! Zapomniałem o tym, że trzeba jeszcze wcisnąć trójkąt. Reflekt by się przydał. A! Głubi, pomóż! Dobra, i tu Głubi już chyba powinien wykrywać przynajmniej tego jednego, a ten ostatni już chyba nie będzie jakimś wielkim problemem. Jeszcze ten skok! Leć! Nie! Cuk! W cuk! Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Dobra, na pewno limity są dobrym pomysłem. Valor forma niekoniecznie, czyli lepiej tego Valora chyba użyć wcześniej właśnie na te daski, żeby po prostu przyspieszyć trochę ten proces walki. Właśnie, tutaj tak jeszcze nam rośnie defensywa, nie? Proszę mi zweryfikować ten link jak zawsze. Dobra, tym Trinity pojedziemy. O nie, przerwałem trochę. Okej, spory damage, chyba złapiemy od razu pałę. Nie, nie ma pały, shit. Shit. To reflekt by się przydał chociaż. Okej, udało się. Tylko ta mana plus. Okej, będą teraz trzy ataki i reflekt. Okej, już jesteśmy chyba teraz nietykalni. Tak. O, super. Idealnie, pięknie wyliczone. Tak było, dobrze. Kurde, reflekt. Ratuje dupę. Impressive. Oho. By the way. Have you seen a man named Axel? To chyba jakiś członek organizacji, którego się spotkaliśmy. Like I care. You see, Axel's no longer acting in our best interest. Chodzi na to, że Axel zdradził organizację. Yes. You're having a fight? Not a very organized organization. Kolejny trash talk. Don't let your guard down. Axel will stop at nothing to turn you into a heartless. Po co mi było to robić? Gee, thanks for looking out for us, mister. But I'm sure we can take care of ourselves just fine. Glad to hear it. Axel aside, it would break our hearts to hear something happen to you. Hearts? You don't have any hearts. Znowu trash talk. True, we don't have hearts. But we remember what it was like. That's what makes us special. Jakiś kolejny tutaj finalowy design typowo. How to injure a heart. Sora, you just keep on fighting those heartless. Let's jump in after him. How Tom? I'm not sure, but maybe he'll lead us to the organization's world. To jest bardzo dobry pomysł, w sumie, jak go to poruszać. Do you want to end up like Riku? What? Ten człowiek coś wie o Riku. Człowiek, nobody. Hey, wait. No i też kogo zbił z tropu. Plan się nie udał. What did he mean? End up like Riku. Hey. How about you get out of my town now? You've caused enough trouble. Wynoście się z miasta, typy. Come on, guys. Hold it. Ja tymczasem zasadę ten link. This goes to the strongest guy in Twilight Town. Nie, po prostu czat się popsuł. Już go naprawiłem. No cóż, psuje się to. Nie mam pojęcia czemu.
Nie mam pojęcia zupełnie, czemu ten czat się psuje. Musiałbym po prostu na tym OBS Studio posiedzieć. Poczekajcie chwilę, tylko odpalę sobie ten... Dobra, okej, okay. Już wiem, że tego nie uruchomię. Ja w ogóle to wyłączę. Dobra. Wracamy. Także wychodzi na to, że tutaj ta cała ekipa, którą już wcześniej Sory spotkała, informuje go, że Kairi jest w mieście i chciałby się z nią spiknąć. Mógłby się z nią spiknąć. Także chyba będzie okazja ku temu. Tutaj ta panna cały czas rozmawia, kurczę, jakimiś pojedynczymi wyrazami. Station Plaza, spoko. Tymczasem to mamy ten Absent Silhouette, a ta broń to jest broń Lexiusa, więc to jest pewnie walka z Lexiusem. Ale biorąc pod uwagę, jak bardzo styrała nas Larksen wcześniej, to zdecydowanie nie chcemy na razie do tej walki podchodzić. Tymczasem ja tutaj poszukuję jeszcze jakichś skrzyneczek. Gimme skrzynki, gimme skrzynki. O, tu nie ma skrzynki żadnej. Także myślę, że jednak skończymy na czas ten stream właśnie jakoś za chwilę. Tylko tutaj w nadziei, że... no, że tutaj wystarczająco jeszcze dużo zobaczymy. Także idziemy już do stacji. Tu jeszcze sprawdzimy, czy są jakieś skrzyneczki. O, tam widzimy nasz ten, jakąś... puzzle, może uda się go zebrać jakoś takim dziwnym skokiem. Dobra, chyba mam inny pomysł. Z jeszcze wyższego punktu w ogóle skoczymy, w ogóle z samej góry. Stąd. Leć, 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 Adam, leć, 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 Adam, leć, 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 leć. Ech, dobra, jeszcze raz. To jest do zrobienia. Leć, 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 leć. Dobra, nie będę się z tym teraz męczył. Pewno da się to jakoś zrobić, a jak nie, to pewnie da się jakimś prostym glidem to złapać. Także nie ma co na razie tego męczyć, trzeba się spotkać z Kairi. To jest jakby priorytet teraz. Hej! Hej, so how do you guys know Kairi? Co, już nie żyje? Czy takie minę? A nie, to będzie retrospekcja tego, co się wydarzyło. And she said she was looking for you. Tell me where she is. Well, what a romantic story. If you stick around, Zor's bound to show up. Yeah, he said he's coming back. Okay. What took you so long, Kairi? Aha. To znowu Axel. Zostaw ją w spokoju, gościu. Somehow I just knew you'd be here. Okej, czyli ten portal, w który ona wskoczyła, to nie był Axelowy portal, tylko Pluto. Albo Pluto? Kto tworzy te portale, te drugie? No to chyba panowie chcą zrobić krzywdę Axelowi, ale nawet chyba się jakoś nie postarali specjalnie. Dajcie chwilę. Już jestem. Oh. Let go of me. Let go. Rudy skaza. No i Kairi została porwana, ale Pluto też się przyłączył do tego porwania. Koniec. No i było blisko. You think it might have been Axel? Sorry. Hey, it's not your fault. Come on, cheer up. Like I can even say no tylko tak naprawdę nadal mało wiemy o nim. On coś robi, działa przeciw organizacji, ale niespecjalnie znamy jego motywy. Jeszcze mało wiemy o nim. No to jest chyba będzie odwzorowanie tej sceny w pociągu. A tymczasem Gubi znalazł ten drugi
orb. Idolat nie ma orba, no i... Proszę bardzo. Aha. Sora? Sora, are you okay? Huh? What? Przeniósł się w inny świat trochę. Chodzi na to, że ten orb tutaj będzie otwierał przejście, tylko gdzie? To jest dobre pytanie, muszę wiedzieć, gdzie można polecieć w Twilight Town. No ale widać, jest to potrzebne. What just happened? A new road is open, and Kairi and Riku are waiting somewhere along it. You'd better hurry then. You coming back? Promise. No przecież właśnie wróciłeś. To są jeszcze tak co 10 minut do nich wracał? No nieważne. W każdym razie, no poznaliśmy tutaj trochę historii Kairi. Została ostatecznie porwana. Zatrzymujemy Off-Keepera, którym nawet będziemy się chyba posługiwać. I Limit Form. Czyli nowy Drive Form. Także tutaj też trzeba będzie obadać. Tymczasem co się dzieje w organizacji? O, wrócił ten niebieskowłosy jakiś typ. I passed on the message as you so desired. Message? I told the young Sora to keep defeating the heartless. Good. Dobrze. Not only have you the power to inflict pain, you also have the power to plant seeds of doubt in one's receptive heart. Sora will soon begin to doubt himself. It will cause him to hesitate. And that hesitation will znowu turn jakieś to manipulacje. Anger. Ciągle coś od niego that chcą. Anger will fuel him to get rid of his apprehension. Tylko dlatego, że tym Keyblade'em się posługuje. To jest tylko i wyłącznie dlatego, póki co. He will pave the way for the future we desire. There's something I've meant to ask. About Axel, the poor fool. How long will he keep chasing the illusion of friendship when he himself lacks emotion? Chyba trochę zaczynamy rozumieć trying so hard to jego historię. What he has lost when it may never have existed in the first place. He deserves nothing more than our pity. No cóż, Axel po prostu taki tak chamsko podsumowany przez lidera organizacji. The king? Don't be sure. Donald's right, you know. Why, you're the key that connects everything. So it's all my fault. No to jest chyba właśnie to, o czym teraz mówił ten zamaskowany typ. Zakapturzony. Thanks. Aha. Oh no! Hej, zobaczcie, znowu się coś dzieje. Znowu się dzieje coś, co sprawia, że nie możemy kontynuować naszej przygody. Ale co się dzieje, to dowiemy się już w następnym streamie. Jest godzina 20. A to, co się teraz będzie działo, to jest taki bardzo długi fragment. Bardzo dobry, zresztą jeden z najlepszych fragmentów całej tej gry. Także to sobie odpuścimy już dzisiaj. Zdecydowanie nie warto tego zaczynać, biorąc pod uwagę, że mamy mało czasu. Także no, dziś udało się Port Royal skończyć Agrabah. Jeszcze turniej wygrać jeden w Koloseum. Troszkę odkryć fabuły z Kairi. Także trochę się wydarzyło, aczkolwiek no to jest ten taki fragment Kingdom Hearts, kiedy no musimy się przedrzeć przez te światy disneyowskie, poznać tam te fabuły. No to się dłuży często i jest to trochę nudne. Także nie ma już ważnej kascenki dzisiaj. No oczywiście nagranie dzisiejsze na YouTubie się pojawi, jak zawsze. Jeśli chodzi o następny stream, to może nawet jutro będzie. Też myślę, że o 17:30. Może spróbujemy może nadgonić trochę tutaj ten fakt, że nie było mi ostatnio trochę czasu.
No i też, no, myślę, że od razu z grubej rury tutaj się zacznie już następny stream, bo od jakby drugiej wizyty Follow Bastion, która tutaj jest bardzo interesująca w tej grze. Także wszystkim dziękuję tutaj za przybycie dzisiejsze. Zapraszam jutro o 17.30, albo 18.00, zobaczymy jeszcze. W każdym razie, chociaż nie, czekajcie, jutro chyba nie mogę ten zrobić... Bo dzisiaj jest 19. Nie, to chyba. To jutro w takim razie streama nie będzie, bo będę zajęty trochę. Także następny stream we wtorek. W środę. Szkoda, kurde, bo bardzo bym chciał już chciałem to jutro zrobić. Nie, no nie da rady niestety. Także przypomniało mi się w ostatniej chwili, że niestety no będę musiał coś jutro załatwić, więc nie będę miał na to czasu. No ale no, będziemy mieli czas w środę. Także w środę. Następny stream z Kingdom Hearts, zaczynamy od drugiej wizyty Follow Bastion. Będzie ciekawie, na pewno, nie tak jak dzisiaj. Znaczy, dzisiaj do pewnego stopnia było ciekawie, aczkolwiek jak mówię, no... Ten fragment, w którym trzeba się przebić przez te światy disneyowskie, jest zawsze najdniejszy w każdym Kingdom Hearts, to też jakby w pierwszej części, w drugiej części, w Verbal Sleep też tak będzie, w 3D. Ale później już wiadomo, że robi się ciekawie, a później to po prostu... Pęka dupa z zachwytu. Tak było. Także nie trzymam was już dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w takim razie w środę, a nie jutro. Tak jak z początku tutaj chciałem to zorganizować. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.